Dzień dobry Państwu. Marcin Bartczak, eważywinstwo.pl. Witam Państwa serdecznie w nowym roku na webinarium poświęconym cebuli i marchwi. Przed chwilą we wprowadzeniu mieli Państwo możliwość obejrzenia materiału ze spotkania zorganizowanego w Warzywniczym Centrum Doradztwa Technicznego w Bedlnie, ze spotkania Warzywa w Centrum. Nim przejdę do tematyki spotkania, dziękuję Państwu za 2023 rok. Dziękuję wszystkim dobrym i życzliwym osobom, z którymi mieliśmy szczęście spotkać się czy wymienić branżowymi informacjami poprzez e-warzywnictwo w trakcie ostatnich 12 miesięcy. Dziękuję za zaufanie, wsparcie i sympatię, jaką nas obdarowujecie. Wszyscy organizatorzy dzisiejszego wydarzenia życzymy Państwu zdrowia, dobrego, wartościowego warzywniczo 2024 roku. Niech pieniądz zaplonuje na polach cebuli i marchwi, ale także innych polach, w innych uprawach, jakie posiadacie. Proszę Państwa, dziś jesteśmy tutaj na czwartej edycji konferencji cebulowej zorganizowanej online, inicjatorem której są firmy Bayer Dział Środków Ochrony Roślin oraz Dział Nasion Warzyw marki Seminis oraz firma Jara. Tegoroczna edycja wzbogacona jest o zagadnienia związane z produkcją marchwi. Także cebula i marchew. Tutaj podczas webinaru podzieliliśmy te tematyki, żeby Państwo mogli tutaj przejrzyście te informacje sobie pozyskać. Przejrzałem prezentacje przygotowane przez dzisiejszych ekspertów i chcę podkreślić, że będzie bardzo merytoryczny wieczór. Także proszę usiąść sobie wygodnie. Będzie dużo nowych informacji, które jestem przekonany ułatwią Państwu podejmowanie tych bieżących decyzji, między innymi o sprzedaży towaru z magazynowego w przechowalniach, a także pozwolą efektywnie produkować te warzywa w nowym sezonie. Z kwestii technicznych chciałbym podkreślić, że mogą Państwo oglądać ten webinar na profilu facebookowym oraz YouTube ewarzywnictwo.pl, a także bezpośrednio na stronie internetowej portalu ewarzywnictwo. Zapraszam do takiego aktywnego uczestnictwa w tym spotkaniu, do zadawania pytań. Mają Państwo tę możliwość w komentarzu do transmisji, czy to na Facebooku, czy na YouTubie. Możecie Państwo już teraz sprawdzić, czy ta opcja działa. Proszę może wpisać, czy jestem w tej chwili widoczny, czy widzicie ten stres u mnie, który odczuwam, bo przyznam, że jestem w imponującym studiu w centrali firmy Bayer w Warszawie. Także dajcie znać, czy widać po mnie trochę tego stresu. Dajcie znać, z jakiej miejscowości nas oglądacie. Dziękuję już za tę aktywność. Proszę Państwa, w ubiegłym roku przytaczałem Państwu wartości liczbowe obrazujące produkcję omawianych gatunków. Więc skoro już wiecie, że cebula i marchew to jedne z najchętniej uprawianych w naszym kraju warzyw, powiem tylko tyle, że w 2023 roku cebula zajmowała większy areał, a marchew mniejszą jak w 2022 roku powierzchnię. Wszyscy obserwujemy tę produkcję. Państwo najlepiej wiedzą, jak ona wygląda. I chyba z większości ust pada takie sformułowanie, że produkcja warzyw aktualnie stoi przed poważnymi wyzwaniami. Ponadto niestabilność geopolityczna to kolejny czynnik ryzyka, który doświadczamy. W tym kontekście gdzie niepewność towarzyszy produkcji warzyw na każdym kroku, a zwłaszcza w produkcji cebuli i marchwi, które są trudnymi w uprawie, a ponadto podstawowymi warzywami na wielu rynkach, zmagamy się z wieloma problemami. Problemami agrotechnicznymi czy też handlowymi. Dziś nacisk w produkcji kładzie się nie tylko na zachowanie i wzrost plonów, ale także na spełnienie zmieniających się oczekiwań społecznych i dotyczących zrównoważonego rolnictwa. Powstają pytania, jak ograniczyć presję ze strony chwastów, szkodników, chorób, które stają się coraz bardziej odporne.
No a wiemy, że wiele dotychczasowych rozwiązań nie można wykorzystać, stosować. Co decyduje o tym, że niektóre choroby mocno w cudzysłowie zyskały na znaczeniu w ochronie cebuli? Czy możliwa jest efektywna produkcja cebuli i marchwi przy mniejszych nakładach i dzięki innowacjom, bo tych widzimy jest coraz więcej w zakresie między innymi czy doboru odmian, ochrony upraw, technologii rolnictwa precyzyjnego i odpowiedniego podejścia do żywienia roślin. Na webinarium przedstawiona zostanie właśnie wiedza z tych zagadnień, zdobyta między innymi w ostatnim sezonie, kiedy dużo było różnych problemów w produkcji cebuli i marchwi. Będzie między innymi tutaj dużo informacji o nowych, ciekawych odmianach z portfolio Seminis, dostosowanych właśnie do tych zmieniających się warunków klimatycznych i ekonomicznych. Zastanowimy się, dlaczego między innymi z tym stymfylium w cebuli, z którym no już jesteśmy dość długo, ale nadal to stymfylium jest dość dużym problemem. Mamy sporo wniosków z minionego sezonu, między innymi z Warzywniczego Centrum Doradztwa Technicznego i też mamy wskazówki na przyszłość. Podczas dzisiejszego spotkania, proszę Państwa, będą również przedstawione wyzwania w biologicznej ochronie. Ta coraz większymi krokami wkracza w produkcję oraz możliwości aplikacji takich preparatów. Będzie temat kadmu w marchwi, struktury gleby dla cebuli i dużo, dużo, dużo więcej. Także warto być z nami. Wiele osób już przed webinarem pytało co z rynkiem. Tak, proszę Państwa, informacje rynkowe są uwzględnione w wielu slajdach. Czy ceny cebuli wzrosną nieznacznie, czy może wystrzelą, czego wielu producentów oczekuje, co będzie na rynku marchwi, czy konsekwencją tego, że część korzeni została zebrana później albo jeszcze jest w polu, będzie to, że te ceny wzrosną. O tym już za chwileczkę powiedzą specjaliści dzisiejszego spotkania. A są z nami dziś pani Katarzyna Gładka-Kubiak z firmy Bayer, pan Radosław Suchorzewski z firmy Bayer, Mariusz Konkol z firmy Bayer marka Seminis, Piotr Dudkowski z firmy Bayer marka Seminis oraz Wojciech Kopeć z firmy Jara. Także proszę Państwa, raz jeszcze witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na webinarze, którego tytuł Cebula i marchew, zapach pieniędzy w 2024 roku. Tu jeszcze zapomniałem dodać, że mamy niespodzianki, takiego spóźnionego gwiazdora w postaci quizów z cennymi nagrodami, bardzo cennymi. Tam chyba ponad 2 miliony nasion do rozdania dzisiaj, więc proszę Państwa, nie tylko nasiona, bo także nawozy. Także ja już nie chcę dłużej przedłużać. Cóż, dziękuję bardzo i oddam głos panu Mariuszowi Konkolowi, regionalnemu menedżerowi handlowemu w firmie Bayer Seminis, który omówi tematykę związaną z cebulą. W pierwszym etapie zajmiemy się właśnie tym gatunkiem. Pan Mariusz przedstawi obraz cebulowego sezonu w 2023 roku w Europie, sytuację handlową, cenową. W dalszej części swojego wystąpienia przedstawi Rins burgery klasy premium oraz trzech króli w typie amerykańsko-hiszpańskim. Bardzo na czasie temat. Gratuluję tego tematu. Także proszę Państwa, dziękuję bardzo serdecznie. Przypominam, Facebook, YouTube, pytania. Bardzo tutaj warto skorzystać z informacji, jakie posiadają eksperci. I cóż, dobrego wieczoru, usiądźcie sobie wygodnie. Zapraszam, Mariusz Konkol. Dzień dobry Państwu, Mariusz Konkol, firma Bayer marka Seminis.
My tutaj na wstępie oczywiście jako marka Semini chcemy się dołączyć do tych życzeń noworocznych dla producentów cebuli, producentów marchwi, ale ogólnie również dla wszystkich producentów warzyw, żeby ten rok rzeczywiście w niektórych gatunkach był powtórzony, jeżeli chodzi o cenę, może żeby był też dużo lepszy pod względem pogody, bardziej przychylny czasami. Wiemy, jak to bywa w różnych porach roku. Ja dzisiaj Państwu przybliżę temat ogólnie cebuli, czyli tego, co się dzieje w Europie, jak wygląda ten rynek, jak się kształtuje, jakie były zbiory. I myślę, że tutaj ten krąg zainteresowania nas się nie zmienia, bo jeżeli chodzi o cebulę, jest tu kilka krajów w Europie, które się naprawdę liczą w tej produkcji. Tutaj przez wojnę, którą mamy od prawie roku na Ukrainie, ta produkcja troszeczkę się gdzieś zachwiała. Ona się delikatnie odbudowuje. Widzimy to wyraźnie. Pierwsze dane spływają właśnie o tym, jak się to kształtowało w Europie. Więc jest pierwszy impuls, proszę Państwa, bo ta produkcja wzrosła o 5%. Nie jest to dużo w skali Europy, bo to jest zaledwie 300 tysięcy ton, ale to jest jakiś tam, powiedzmy, sygnał i ten impuls, że ta produkcja powoli, powoli wraca. Natomiast miejmy na uwadze, że jeszcze 2 lata temu ta produkcja wynosiła prawie ponad 7 milionów ton, więc tutaj spadliśmy jako Europa o 1 milion ton w produkcji. Teraz powoli, powoli to odbudowujemy. Ale jak to w każdej produkcji gatunku bywa, są tacy liderzy, którzy właśnie ciągną tą całą produkcję cebuli w Europie. W Europie głównymi producentami jest oczywiście Polska, Holandia i Hiszpania. Te 3 kraje to jest 50% produkcji cebuli w całej Europie. Jeżeli chodzi o areał, to on wzrasta, ale tylko w takich krajach, które nie mają aż takiego dużego wpływu na całą produkcję w Europie. To Czechy, Litwa, Francja, więc wiemy, że to nie są kraje, które tutaj stanowią jakichś dużych graczy. Warto zwrócić uwagę, bo tutaj Marcin zapowiadał, że mamy tutaj, jeżeli chodzi o cebulę, być może dobry sezon pod kątem sprzedażowym. Ja powiem Państwu, że przeanalizowałem ceny grudniowe w różnych krajach, właśnie w tych, które się najbardziej liczą, jeżeli chodzi o sprzedaż cebuli w łusce, bo tutaj Hiszpania akurat nie jest brana pod uwagę, więc ceny, jeżeli chodzi o Niemcy w tej chwili, to się kształtują w granicach 45 do 50 eurocentów za kilogram. Holandia to jest 50-55 za dobrej jakości cebulę. Francja to jest od 40 do 60 eurocentów za kilogram. Tutaj mówimy już o sprzedaży do sieci handlowych. Więc widzimy, jak te ceny są rozstrzelone. Dodatkowo, może to jest i niepokojący sygnał dla nas jako producentów w Europie, jest to, że Holandia, która bardzo mocno eksportuje w kierunku Afryki Środkowej, czyli Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej, tam w tym roku konkuruje z cebulą z Chin, dlatego ten eksport holenderski nie jest tak imponujący, jak był przez ostatnie lata. Jak pokazują najnowsze dane, ten rekord w 47 tygodniu wynosił 38 tysięcy ton, czyli to jest ten najbardziej newralgiczny moment. Natomiast całe półrocze licząc, to Holandia jednak jest 16%, notuje 16% spadek, jeżeli chodzi o eksport cebuli. To też trzeba mieć na uwadze. W Holandii, tak jak w Polsce, mieliśmy ciężkie warunki, jeżeli chodzi o przebieg pogody. Te plony średnie, one nie są takie wysokie, jak jeszcze to było w poprzednich latach. Natomiast ogólnie ten plon, który Holendrzy uzyskali całkowicie, on jest głównie podbity przez powierzchnię, którą wzrastała. Natomiast to, co może niepokoić naszych producentów i to, co widzę, że w wielu z was, producentach,
tak napawa takim pesymizmem, jest nasz wschodni sąsiad, który praktycznie w ciągu jednego roku odbudował całą produkcję cebuli, przenosząc ją z tych terytoriów, na których toczy się wojna, na terytoria zachodnie, czyli tutaj blisko naszej granicy. To było bardzo duże przedsięwzięcie, ale to się udało. Miejmy na uwadze, że to nie są tylko rodzime gospodarstwa ukraińskie, to są też producenci z Holandii, z Niemiec, z innych krajów, gdzie po prostu tylko uprawiają tą ziemię. Ale tutaj też mamy sygnały od naszych kolegów z Ukrainy, że coraz więcej producentów ukraińskich myśli nad rozpoczęciem produkcji cebuli właśnie w tej zachodniej części Ukrainy. Więc tak reasumując, czy to wszystko napawa optymizmem? Myślę, że ten styczeń, który dla producentów cebuli jest zazwyczaj bardzo kluczowy, jeżeli chodzi o wykreowanie się tej finalnej ceny, będzie bardzo, bardzo ważny. Teraz widzimy stagnację wszędzie, w Holandii, w Niemczech. Jesteśmy w takim okresie poświątecznym. Nawet wszystkie wielkie sortownie stanęły na chwilę, więc będziemy mieli chwilowy zastój. Myślę, że musimy obserwować na to też, co się dzieje za naszej wschodniej granicy, czy ten towar będzie wjeżdżał, czy nie. Czy będą ustalone jakieś kontyngenty na wwóz poszczególnych gatunków warzyw. To jest bardzo istotne. Natomiast to, o czym będę mówił dalej i to, co może być takim zabezpieczeniem dla was jako producentów, to na pewno jest dobór odmian. Ale o tym pomówimy jeszcze za chwilę. Byliśmy w Europie, teraz się przenosimy do Polski. Wiadomo, nasze podwórko jest tutaj bardzo ważne. Tutaj kolega Marcin Barczak z redakcji Warzywnictwo już wspomniał o tym, że mamy wzrost areałów w 2023 roku. Natomiast pamiętajmy, że to jest wzrost bardzo, bardzo mały. Tutaj przypomnijcie sobie państwo, że jeszcze 3-4 lata temu ten areał wynosił 24-25 tysięcy hektarów, więc rzeczywiście no spadek mamy dosyć spory. Które województwa wzrastały? No tradycyjnie to, w którym uprawia się najwięcej cebuli, czyli kujawsko-pomorskie, ale uwaga, są małe zaskoczenia, lubelskie, zachodniopomorskie. Tam też producenci zaczynają coraz więcej tej cebuli uprawiać. Myślę, że szczególnie zachodniopomorskie jest tutaj dużym, dużym zaskoczeniem. Zaskoczeniem natomiast nie jest powiat inowrocławski, który no, już słynie z produkcji cebuli od wielu lat i tutaj notuje największy wzrost, jeżeli chodzi o produkcję. Myślę, że już wiele razy było to podkreślane, gdzie tej cebuli w Polsce się produkuje najwięcej, czyli to jest pogranicze Kujaw i Wielkopolski. To jest prawie 70% produkcji, więc tutaj jest skoncentrowana głównie, tu bije cebulowe serce Polski. Co jest bardzo, myślę, dobrym takim sygnałem na przyszłość, to jest średni plon z hektara w Polsce. Jeszcze kilka lat temu, jeśli miałem okazję prezentować właśnie jakieś dane o rynku cebulowym, to te plony wynosiły w granicach 25-26 ton z hektara. Teraz widzę, delikatnie to wszystko idzie w górę. To również oczywiście jest zasługa państwa, producentów, że jednak dbacie o te swoje plantacje i chcecie z nich wyciągać jak najwięcej. Jak przebiegał sezon pogodowy? Myślę, że wszyscy to wiemy, wszyscy to odczuliśmy, zwłaszcza producenci na własnej skórze, jak to wyglądało. Czyli mieliśmy w tym roku opóźnione siewy. Niektórzy zdążyli się wstrzelić przed tymi deszczami w marcu. Później mieliśmy opad, który przesunął te wysiewy na kwiecień. No, było to dosyć dużym wyzwaniem, żeby w optymalnym terminie zasiać tą cebulę. Lato, oczywiście powtórka, jak ja to mówię, powtórka z rozrywki, znowu wysokie temperatury, bardzo wczesny atak tutaj w Ciorniastka, jeżeli chodzi o rejon Kujaw, powtarza się to już któryś rok. Zawsze zachęcamy do tego, myślę, że tutaj koledzy z działu Crop Science będą o tym mówić, żeby jak najwcześniej zabezpieczać uprawy właśnie przed tym wściekłym w Ciorniastkiem, który tutaj bardzo niszczy plonotwórczość naszych plantacji. I tak w skrócie jeszcze, gdzie eksportujemy cebulę, myślę, że to nie jest żadna tajemnica. Holandia, Wielka Brytania, Belgia, Niemcy. W zeszłym roku bardzo mocno Ukraina. W tym roku widzimy, że ten eksport dopiero co się zaczyna, bo wiemy, że ta produkcja się tam odbudowała.
Natomiast myślę, że małym zaskoczeniem może być import cebuli. Wiemy, jaka jest sytuacja polityczna w tej części Europy. I proszę Państwa, tutaj do gry wchodzi Rosja i cebula z Rosji, która przez ostatnie kilka miesięcy napływała do Polski w dosyć niskiej cenie i oczywiście zaniżała nam tutaj rynek cebuli krajowej. Generalnie nastroje są bardzo różne. To wszystko zależy, jaki towar Państwo macie w przechowalni czy w chłodni, jak to wszystko będzie dalej się kreować. Myślę, że trzeba trochę cierpliwości, bo generalnie też są sygnały, że jeżeli chodzi o cebulę zimującą, tutaj gdzieś wstępnie się szacuje, że już około 30% tego, co zostało obsiane, będzie zlikwidowane. Więc myślę, że trzeba pomyśleć ponownie, jak w poprzednich latach, o bardzo wczesnych odmianach, które będą się tutaj nadawały na te najwcześniejsze wysiewy. Pamiętacie Państwo, że czasami są problemy z jakością łuski, a klienci czy sieci handlowe coraz mocniej na to naciskają. I tutaj przechodzimy już do doboru odmian. W swoim tytule prezentacji, który dzisiaj mam, czyli Rizburgery klasy premium, podstawą dochodowej produkcji, myślę, że każdy, kto uprawia cebulę, doskonale wie, że dobór odpowiedniej odmiany staje się coraz bardziej kluczowy. Produkcja jest coraz obarczona coraz większym ryzykiem, coraz większymi kosztami. I tutaj myślę, że wielu z Państwa zastanawia się, jakie odmiany wybrać. Myślę, że trzeba iść w kierunku odmian sprawdzonych, takie, które są powtarzalne, takie, które możemy szybko sprzedawać, powiedzmy odmiany wczesne z dobrą jakością łuski, te, które możemy spokojnie przechować, nawet bardzo długo, do maja, do czerwca, do lipca mamy takie odmiany. I tutaj zaprezentuję Państwu nasze bardzo szerokie portfolio, jeżeli chodzi o markę Seminis. Mamy tutaj bardzo różne typy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Producent z Kujaw, producent z Wielkopolski, producent z Mazowsza, czy produkujecie na obieranie, czy produkujecie na worek, czy produkujecie bardzo wczesny towar. Jako marka Seminis jesteśmy Wam tutaj w stanie zaproponować każdy typ cebuli, czyli mamy odmiany w typie amerykańskim, w typie hiszpańskim i coś, co jest nowością, coś, co z wielu z Państwa bardzo tutaj widzę, zachęca do pytania, do dzwonienia, co to jest za typ, miks typu amerykańskiego i Rizburgera, czyli nasza najnowsza odmiana Lovito. Dodam tylko, że jest już naprawdę na takiej fali popularności w Niemczech, że tutaj producenci się zabijają, jeżeli chodzi o rynek niemiecki, szczególnie rejon Bawarii. A dlaczego, opowiem Państwu właśnie dalej. Więc zaczynając od doboru odmian. Zacznę od najwcześniejszych Rizburgerów, bo oczywiście myślę, że tu trzeba być, żeby ten przekaz był spójny. Od czego zaczynamy produkcję? Generalnie jako marka Seminis mamy w swojej ofercie bardzo wczesne Rizburgery, super wczesne powiedziałbym nawet, czyli jak Shakito. To jest Rizburger, który tutaj w wegetacji już kończy już około trzeciej dekady sierpnia. Myślę, że na Rizburgera to jest bardzo, bardzo wcześnie. Jak Państwo widzą na zdjęciu, to jest zrobione właśnie z przechowalni, jak to wygląda. Bardzo ładna cebula, ładny kolor łuski. Zwracacie też często na to uwagę. Cienka, zamknięta szyjka, no i przede wszystkim wczesność. Sprzedajecie czasami cebulę prosto z pola lub krótko ją przechowujecie i sprzedajecie. Widzę, jeżdżę, jak to wygląda czasami na tych najwcześniejszych odmianach, niekoniecznie mówię tutaj o siewie, ta łuska spada, jest dużo odsortu. Może czasami warto wybrać wczesnego Rizburgera po to, żeby mieć właśnie zabezpieczoną tą jakość handlową, bo zauważcie, że to się coraz bardziej liczy. Jeżeli chodzi o sprzedaż taką świeżorynkową, jak wymagają tego rynki hurtowe, sieci handlowe, wszyscy patrzą na łuskę i myślę, że warto się tutaj zastanowić właśnie nad doborem Rizburgera, który jest bardzo wczesny, ale przede wszystkim, który ma bardzo dobrą łuskę. Kolejną odmianą bardzo
jakbym powiedział, dobrą, jeżeli chodzi o rynek marketów, taka, która spełnia te normy trzymania kalibrów w granicach 50 do 70 mm, jest odmiana Pakito. Odmiana, która doskonale się przyjęła na rynku francuskim właśnie przez to wyrównanie, bo tu trzeba powiedzieć, że przy Pakito naprawdę trzymając się do wysiewu od 2,8 do 3 jednostek, uzyskamy bardzo, bardzo ładny i wyrównany towar. Dodatkowo jest to w Pakito, co lubicie, czyli jasna złota łuska, aczkolwiek to się trochę zmienia. Już nie ma takiego parcia, jak kiedyś to było, że łuska ma być złota. Tutaj widzę, że patrzycie coraz mocniej, jeżeli chodzi o cebulę na świeży rynek, patrzycie właśnie pod kątem jakości łuski, niekoniecznie koloru. Oczywiście jako Risburger można go przechowywać, czy to pryzma, czy skrzyniopalety. Także myślę, że dla tych, którzy cenią sobie naprawdę iście złoty kolor łuski, Pakito będzie bardzo dobrym wyborem. I przechodzimy do kolejnej odmiany. Myślę, że dla wielu z Państwa to nie trzeba zbyt wiele mówić. Odmiana 3557, coś co zrobiło, nawet nie wiemy jak szybko, furorę, jeżeli chodzi o rynek cebuli w Polsce, ale coraz więcej osób się do tego przekonuje. Drodzy Państwo, odmiana 3557, czyli poza tą niezawodnością, na te suche stanowiska, nienawadniane, na tam, gdzie nie możecie podlać, wykazuje, widać wśród producentów, oni to sami zauważają i pokazują, że jest tutaj wyższy poziom, jeżeli chodzi o tolerancji na fusarium. To jest bardzo ważne. Wiemy, że nie ma odmian odpornych na fusarium, a te, które są uważane, że są odporne, no ta odporność jest przełamywana, więc myślę, że warto iść w kierunku odmian, które jednak mają ten mocny system korzeniowy, które sobie poradzą w trakcie wegetacji, ale przede wszystkim to polecam dla tych, którzy właśnie nie mogą swoich plantacji podlewać lub dla tych, którzy zauważacie, że macie pola zainfekowane fuzarium. Oczywiście tutaj też również trzymamy się zdrowego rozsądku przy wysiewie. Ja to w tym roku tak sobie postawiłem za cel, żeby Państwu to powtarzać przy każdej odmianie. Trzymamy się wysiewu od 2,8 do 3 jednostek. To jest naprawdę optymalny wysiew i tego radziłbym się trzymać. Poza tym, że jest to odmiana niezawodna pod kątem nienawadnionych stanowisk, to przede wszystkim walory handlowe. Tutaj same przemawiałem za tą odmianą. Ładna złota łuska, cienka zamknięta szyjka. Cóż trzeba takiemu dobremu Risburgerowi, który ma być przechowywany dosyć długo i przede wszystkim mieć te wszystkie walory handlowe. No i cóż, proszę Państwa, nasz bestseller, czyli odmiana Rokito. Tutaj przy tej odmianie wielu Państwa zwraca uwagę na tą twardość, tak? Na tą twardość zwracacie uwagę, już to widzicie, że można ją przechowywać naprawdę na bardzo wysokich pryzmach. Nie ma strat po przechowywaniu, bo widzę czasami te pryzmy nasypane naprawdę, naprawdę wysoko i jak się porównuje różne odmiany, które są nasypane na tych pryzmach, to Rokito wykazuje tu naprawdę bardzo dobrą jakość, nawet po bardzo długim przechowaniu. Natomiast cała jakość przy Rokito nie zaczyna się tylko od przechowywania, ona się zaczyna już na polu. I myślę, że na tym załączonym zdjęciu tutaj właśnie z okolic Wielkopolski widać doskonale, jaki tu jest potencjał, jaki tu jest wigor w szczypiorze. A to wiadomo, że pomaga odmianie przy stymulacji, przy ochronie i to też trzeba mieć na uwadze, jeżeli myślimy o doborze odmiany, która po prostu będzie jakby to łatwiejsza w uprawie, bo też na to patrzymy. Tak jak o tym wspominałem wcześniej, wysoka pryzma dla Rokito nie jest żadnym strachem. Naprawdę bardzo silnie przylegająca łuska to jest to, co trzeba przy tej odmianie brać pod uwagę. I bardzo, bardzo długie przechowywanie. Jest to jeden z Risburgerów nielicznych na rynku, którym można naprawdę bardzo długo przechowywać na pryzmie. I tutaj nie ma z tym żadnego problemu z jakością. Nawet ostatnio tutaj dostaliśmy informację od kolegów z Holandii, z naszej stacji badawczej z Wageningen, gdzie są przeprowadzane testy na wyrastanie. Komentarz był tylko jeden. Jedyną odmianą, która wytrzymała ten test, była odmiana Rokito. Ostatni Risburger, najpóźniejszy z naszego portfolio, myślę, że
tutaj taka gratka dla tych, którzy robią naprawdę grubszy kaliber, jeżeli chodzi o Risburgery, czyli odmiana Bossito. Widzimy, że ta odmiana bardzo dobrze się przyjęła w rejonie warszawskim. Tutaj rynek Bronisze ją tutaj zaakceptował. Widzimy, że też, że w inne regiony Polski zaczynają próbować tej odmiany. Jest to kolejna odmiana obok Rokito, która jest naprawdę twarda, która nadaje się na przechowywanie na pryzmach, w skrzyni o paletach. Przy tym ma bardzo ładny, atrakcyjny, jasno-brązowy kolor. Odmiana jedna z nielicznych z Risburgerów, która jest bardzo, bardzo uniwersalna, bo można ją tutaj używać do sprzedaży na świeży rynek czy na obieranie. Więc myślę, że dla tych, którzy lubią troszeczkę grubszą cebulę, grubszy kalibra z Bossito będzie dobrym wyborem. Teraz już przechodzę do kolejnej części tej prezentacji, czyli trzech króli w typie amerykańsko-hiszpańskim. I tutaj zacznę. Tych króli mamy czterech, nie trzech, ale takich znaczących mamy naprawdę trzech. To, co się naprawdę tutaj przyjmuje, i widzimy, że ten wczesny typ ma sens nawet w typie amerykańskim, ale w typie amerykańskim ma sens właśnie wtedy, kiedy ta jakość łuski jest utrzymana, bo wiele typów, wiele odmian w typie amerykańskim widzimy, że potrafi zgubić tą łuskę podczas zbioru, chociażby zbioru kombajnowego, a już tutaj nie mówimy o dalszym transportowaniu tego na liniach technologicznych, na pryzmy czy do skrzyni opalet. To jest naprawdę typ, który jest super wczesny. Nawet na tych załączonych zdjęciach pokazuję Państwu, jak tu wygląda wczesność. Czyli 20 lipiec, czasami nawet wcześniej, już jest szczypior załamany. 15 sierpień, myślę, że czasami nawet 10, ona jest gotowa do zbioru. Jak się prezentuje Saddleback? Myślę, że te zdjęcia tutaj bardzo dobrze to pokażą. To jest po zbiorze kombajnowym, tu po rozładunku, koszem przyjęciowym. Łuska się trzyma, nie ma z tym żadnego problemu, a poza tym macie towar bardzo wczesny i z bardzo dobrą łuską. Dodatkową zaletą Saddlebacka jest to, że można go wysiewać na różnych stanowiskach glebowych. Jest to odmiana bardzo podobna pod tym kątem do odmiany SV3557, którą również możemy sobie wybierać na różne stanowiska, na mozaiki glebowe. Tutaj korzeń jest podstawą sukcesu w tych odmianach. No i coś, co myślę, że najbardziej intryguje producentów cebuli, czyli miks Risburgera i typu amerykańskiego. Pytają Państwo często, co jest z Risburgera, a co jest typu amerykańskiego. No jak łatwo się domyślić, wybieramy te najlepsze cechy, jeżeli chodzi o te krzyżówki. Wzrost jest oczywiście z typu amerykańskiego, a całe to wyrównanie, kalibraż jest oczywiście z Risburgera. To jest odmiana, o której wspominałem wcześniej, czyli coś, co zrobiło furorę naprawdę w Bawarii, ale głównie dlatego, że ona sobie bardzo dobrze radzi w takich stresujących warunkach, czyli gdzie mamy naprawdę bardzo upalne lato i mamy tutaj, mówimy tutaj o regionie Bawarii, czyli tam mają bardzo duży problem z fuzarium i bardzo, bardzo wysokie temperatury latem. Lovito doskonale się tam przyjęło. Widzimy, że tutaj po pierwszym roku sprzedaży jest już odzew, jest coraz więcej zamówień na tą odmianę. Myślę, że za jakiś czas ta odmiana naprawdę może się przebić właśnie w tych rejonach, gdzie są problemy z zainfekowanymi polami, jeżeli chodzi o fuzarium. I myślę również, że w tych rejonach, gdzie mamy troszeczkę to lato cieplejsze. Myślę tutaj bardziej o rejonach Polski południowej. Jak nam miks przystało, czyli również bierzemy najlepsze cechy, przechowywanie. Tutaj przy tego typu odmianach zazwyczaj to przechowywanie jest bardzo krótkie. Przy Lovito jest to nawet marzec i kwiecień. Jak okazałe są to cebule, sprawdza tutaj nasz kolega Radosław na Kujawach. I coś, co jeszcze myślę warto podkreślić przy tej odmianie i co przykuje Państwa uwagę, to jest wzrost. Bardzo silny wzrost, bardzo szybki. Na tych zdjęciach widać dokładnie, jaki jest wzrost Lovito pod numerem 1416 do Risburgerów. Jest to naprawdę praktycznie dwa razy tyle. Także wyobraźcie sobie Państwo, jak ona rośnie, do jakich rozmiarów potrafi dorosnąć. Także zachęcam tych, którzy myślą o odmianie, która będzie na sprzedaż bardzo wczesną,
lub na tą, którą myślą, że przechowywać i obierać. To jest ciekawe rozwiązanie. Wiemy, że odmiany w innych typach, jak na przykład w hiszpańskim, nie potrafią wytrzymać tak długiego przechowywania. Tutaj natomiast to przechowywanie jest naprawdę imponujące. Myślę, że pod kątem plonu będą Państwo również bardzo zadowoleni. I ostatni nasz król w typie hiszpańskim, znaczy nie ostatni, bo jeszcze mamy jednego, odmiana SV4774. Ja myślę, że tutaj tylko wspomnę krótko, że nasiona są już przygotowywane, bo w tym roku mamy naprawdę imponującą liczbę zamówień, prawie 3000 jednostek, więc ja myślę, że to jest niewykonalne, żebyśmy to mogli obsłużyć, ale wiemy, że przez 2 lata tutaj niedostępności nasion po prostu to zapotrzebowanie tak narosło. To jest absolutny rekordzista pod kątem plonu. Nie ma odmiany, która ją tutaj pobije, jeżeli chodzi o plon z hektara. No i przede wszystkim odmiana, która jest dedykowana głównie na krótkie przechowywanie do końca grudnia i na obieranie. Drodzy Państwo, to następną odmianą, którą zaprezentuję, jest odmiana Tucanon. To jest też nasz debiutant zeszłoroczny. Myślę, że wielu z Państwa, którzy uprawiają cebulę w typie hiszpańskim, powinni się nachylić nad tą odmianą, bo rzeczywiście jest to odmiana, która troszeczkę będzie się tutaj wyróżniać w tym typie hiszpańskim od innych odmian. A dlaczego się będzie wyróżniać? Ponieważ ma lepszą jakość łuski niż inne standardy w typie hiszpańskim, czyli wiemy, że to pozwala nam dłużej przechowywać tą odmianę. Oczywiście też przy samym zbiorze nie tracimy jakości, czyli nie tracimy tej łuski podczas zbioru. No i jest wcześniejszy niż inne standardy rynkowe, jeżeli chodzi o typ hiszpański. Oczywiście cebula stricte dedykowana do obierania, czyli do przemysłu. To, co też na co zwracamy uwagę przy tym kanonie, to zdrowotność szczypioru. Jest tutaj wyraźnie wyższa niż przy innych standardach rynkowych. Jak się prezentuje jakość łuski, widać doskonale na tym zdjęciu. Tutaj nawet po wysypaniu na pryzmę ta łuska się trzyma, jest twarda, więc myślę, że to może być dla Państwa jakiś impuls do zmiany lub do wyboru i pójścia w odmianę Tucanon. Jak wygląda możliwość przechowania? Doskonale widać na tym slajdzie, gdzie widzimy dokładnie ilość zamkniętych łusek, a to jest bardzo istotne również przy przechowywaniu. Kończąc już omawiać całe portfolio, myślę, że warto zawsze się zatrzymać nad kolorowymi cebulami. My tutaj mocno pracujemy, będziemy mieli kilka odmian, jeżeli chodzi o cebule kolorowe. Naprawdę tutaj się zapowiada ciekawe wejście nowych odmian, zwłaszcza w kolorze czerwonym. Już tutaj po roku testów widzimy, że będziemy mieli naprawdę bardzo, bardzo ciekawą propozycję. Natomiast na ten rok w sprzedaży cały czas mamy oczywiście odmianę R4593, która charakteryzuje się tutaj naprawdę bardzo wysokim plonem i przede wszystkim wybarwieniem, bo też Państwo na to zwracacie uwagę, żeby cebula po osiągnięciu wegetacji była ładnie i równo wybarwiona. Kończąc, myślę, że to, co Was, producentów, najbardziej zawsze interesuje, czyli promocje. Co roku coś zmieniamy, co roku wrzucamy nowe odmiany. W tym roku mamy 5 odmian w promocji, mamy 3 Lisburgery, 1 typ amerykański i ten nowy miks typu amerykańskiego z Lisburgerem. Myślę, że nad Lisburgerami to jest bardzo dobra oferta, żeby właśnie zakupić, bo to jest promocja dla Was, dla producentów, czyli przy zakupie 5 jednostek, 6 otrzymujecie za złotówkę w punktach handlowych. Natomiast przy Saddlebacku i przy Lovito ta cena, myślę, że będzie bardzo atrakcyjna dla Was, jeżeli zakupicie ten pakiet 5 plus 1, bo tutaj cena jest rzeczywiście wyższa, bo oczywiście to całe, powiedzmy, ten plon, który tutaj prezentuje nam Saddleback i Lovito, jest naprawdę imponujący i możliwość dopasowania tych odmian na różne stanowiska glebowe, myślę, że jest bardzo ciekawa. Z mojej strony to wszystko, jeżeli chodzi o cebulę. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do odwiedzania naszego profilu na Facebooku Seminizen i Dereuter Polska. Warto kliknąć, warto być na bieżąco z nami, warto widzieć, jakie odmiany wprowadzamy, co testujemy, gdzie jeździmy,
jak wygląda właśnie cebula, którą tutaj Państwu prezentowałem, bo często wrzucamy właśnie filmiki ze zbiorów, czy to z przechowywania, czy to z przygotowywania odmian, więc warto być na bieżąco i warto nas śledzić na kanale facebookowym. Dziękuję Państwu. Dziękuję, Mariusz. Na pewno po prezentacji... Dziękuję Mariuszowi. Na pewno po jego prezentacji no, są Państwo na bieżąco, jeżeli chodzi o portfolio odmian cebuli w hodowli Seminis, zarówno tej w typie żółtym, ale czerwonym. Proszę Państwa, kontynuujemy zagadnienia związane z tematyką cebulową. Witam wszystkich serdecznie, którzy dołączyli w trakcie webinaru. Cebula i marchew, zapach pieniędzy w 2024 roku. I cóż, kolejna prezentacja. Tym razem poproszę panią Katarzynę Gładką-Kubiak, a następnie Radosława Suchorzewskiego, którzy przedstawią nam tematykę Stemphelium w cebuli, problem nadal bardzo aktualny, dużo wniosków z minionego sezonu i nauka na przyszłość. Bardzo proszę, oddajemy scenę. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. I cóż, chciałabym powiedzieć kilka słów o Stemphelium, ogólnie o chorobach cebuli i o tym, co się działo w warzywniczej stacji badawczej w Bednie w tym roku, jakie mieliśmy tam warunki, jakie były problemy, jeżeli chodzi o cebulę, jaka była presja ze strony chorób. Także przechodząc do pierwszego slajdu. Na początku może taki przegląd pogody, porównanie warunków pogodowych od 2021 do 2023, czyli 3 lata. I tu jeżeli patrzymy na miesięczne temperatury, to widzimy, że te średnie miesięczne temperatury nie różnią się od siebie znacznie, jeżeli chodzi o te 3 lata. Natomiast jeżeli spojrzymy na miesięczne sumy opadów, no to tutaj już widzimy, że ten zielony słupek, czyli 2023, wygląda bardzo kiepsko. Tych opadów mamy coraz mniej. Zarysowuje się tutaj dość wyraźna tendencja spadkowa. Powiem szczerze, że przy tej ilości opadów, gdyby pole nie było nawadniane, gdybyśmy tam nie mieli dostępu do wody, podejrzewam, że byłoby kiepsko z uprawą jakichkolwiek warzyw. No niemniej jednak mamy to szczęście, że mamy nawadnianie. Pomimo tego, że to był rok suchy, czyli warunki niesprzyjające do rozwoju chorób, w szczególności moczniaka, który tutaj wymaga do rozwoju choroby zwilżenia liścia, presja ze strony moczniaka była bardzo wysoka. Widzicie tutaj Państwo trzy zdjęcia i to są takie jakby trzy etapy rozwoju moczniaka. Tutaj mamy te pierwsze plamy. To pierwsze, co się pojawia na liściach, czyli to takie przebarwienie, jasnozielona tkanka, jasnozielona część liścia. Tutaj już rozwija się choroba. Kolejne zdjęcie, tu już widzimy pięknie zarodnikującego moczniaka, czyli ten grafitowy nalot zarodnikujący i tu mamy pełno zarodników. I ostatni etap, tutaj już mamy dość mocno zniszczony liść przez moczniaka i wtórne zakażenie alternariozą, czyli na martwej tkance. Zniszczone już przez moczniaka, rozwija się alternarioza cebuli. Troszeczkę choroba niedoceniana, coraz częściej spotykam się z nią na polach, czy też u siebie w bedlnie. Choroba, która może skutkować tym, że jej objawy będziemy obserwować później na ustce w trakcie przechowywania cebuli. Także warto zwrócić na nią uwagę. I tutaj jakbyśmy mieli spojrzeć na to, jak wyglądały infekcje w minionym sezonie u mnie w Bednie na polu, to widzimy tutaj, że do pierwszej takiej poważnej infekcji doszło 27 czerwca. Spójrzcie Państwo, 77%, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo infekcji, czyli bardzo, bardzo wysoka presja ze strony choroby. Kolejne infekcje, jakbyśmy mieli tutaj spojrzeć, tu już mamy lipiec, czyli kolejna infekcja to było coś koło 1 lipca, później koło 3 lipca mamy bardzo słabą infekcję, ale już tutaj gdzieś 5 lipca znowu kolejna bardzo silna infekcja.
Tutaj mamy pokazane te dane, jeżeli chodzi o zagrożenie ze strony choroby aż do 21 sierpnia. Spójrzcie Państwo, że tak naprawdę jak spojrzymy na cały ten sezon, kiedy cebula rośnie i jest najbardziej podatna na infekcje ze strony moczniaka, to praktycznie co 7-10 dni dochodziło do silnych infekcji, albo 100%, albo 70%. Także ta ochrona była naprawdę bardzo intensywna w tym roku. Bardzo trzeba było pilnować zabiegów, co 7-10 dni robić zabiegi przeciwko moczniakowi. Nie można było sobie odpuścić ani przepuścić żadnego zabiegu, ponieważ skutkowało to bardzo szybkim rozwojem choroby. Kolejna choroba, z którą Państwo na pewno też jako producenci cebuli spotykacie się u siebie na polu, potrafi ona dość mocno zniszczyć plantację, jest to Stemphylium vesicarium. Tutaj może mała powtórka, jeżeli chodzi o objawy, czyli tutaj pierwszy liść, to są te pierwsze objawy, czyli wewnętrzna strona najstarszych liści i to zaczyna się tu od środka, idzie w dół i w górę liścia. Tutaj już mamy taki bardziej zaawansowaną chorobę, więcej zniszczonej tkanki liściowej. Natomiast tutaj na kolejnym slajdzie, tutaj Państwo widzicie to samo, co w przypadku moczniaka, czyli tu już jest liść bardzo zniszczony przez Stemphylium. I na tej zniszczonej tkance wtórne zakażenie przez alternariozę cebuli. W tym roku presja ze strony alternariozy u mnie na polu była dość silna. Kilka lat wstecz, za każdym razem, gdy gdzieś po polach producentów jeżdżę, tą alternariozę da się zaobserwować. Pojawia się ona właśnie późno już w sierpniu na polu, właśnie na tych zniszczonych liściach, na tej zniszczonej martwej tkance. Jeżeli chodzi o zagrożenie, jeżeli chodzi o sygnalizację zagrożenia Stemphylium, to tutaj jak Państwo spojrzycie, też było bardzo dużo tych momentów, kiedy dochodziło do infekcji ze strony Stemphylium. Pierwsza silna infekcja wystąpiła na początku, to jest koniec czerwca, początek lipca, czyli mniej więcej pokryła się z infekcją mączniaka. I tutaj praktycznie też co 7-10 dni mamy silne infekcje ze strony Stemphylium. W Bedlnie założyliśmy w tym roku doświadczenie skierowane właśnie przeciwko Stemphylium. I tutaj te strzałki na tym wykresie z infekcjami z modeli chorobowych PESLA oznaczają momenty, w których wykonane były zabiegi. Tutaj zabiegi były wykonywane według mojego wyczucia, czyli tak jak podejrzewałam, że należałoby wykonać zabieg przeciwko Stemphylium. Tak jak Państwo tu widzicie, ten pierwszy zabieg udało nam się wykonać po pierwszej infekcji tuż przed drugą infekcją. Drugi zabieg był wykonany tutaj pomiędzy dwoma infekcjami. No i kolejne tutaj praktycznie wykonywaliśmy pomiędzy jedną a drugą infekcją. Nie dało się tego zrobić inaczej, ponieważ no te infekcje występowały praktycznie non-stop. Na co warto zwrócić, ponieważ my to, co tutaj Państwo widzicie, czyli to, że doszło do infekcji, na stacji Meteo, na modelach PESLA widzimy już po fakcie. Czyli tak naprawdę ten pierwszy zabieg, który tutaj wykonałam, ja go wykonałam interwencyjnie, pomimo tego, że objawów na cebuli jeszcze nie było. Doszło już do zakażenia, ale nie było uszkodzonych jeszcze liści, jeszcze grzyb nie przerosnął tkanki liściowej. Można by tu było użyć preparatu zapobiegawczego, tak? Ponieważ na polu nie widzieliśmy żadnych objawów choroby, jednak tu już jest interwencja, bo do zakażenia już doszło. Na to warto zwrócić uwagę, również warto zwrócić uwagę u siebie na polu, kiedy pryskamy, nie ma choroby, jest czyste pole, pryskamy czymś zapobiegawczym, a nagle okazuje się, że ta skuteczność jest mniejsza, nie takiej, jakiej byśmy oczekiwali. Może to się wiązać z tym, że tak naprawdę zabieg wykonany był już interwencyjnie, bo to do zakażenia doszło kilka dni wcześniej. I tutaj mamy schemat doświadczenia, które było właśnie wykonane w Bedlnie. Dość dużo było tutaj kombinacji. Użyliśmy tutaj jednego preparatu, który jest w tym momencie w trakcie testów. Użyliśmy tutaj również preparatów biologicznego Serenade oraz dwóch naszych produktów skierowanych przeciwko
Stemphylium, czyli Lunie Experience oraz Fandango. Na co tutaj warto zwrócić uwagę? Warto zwrócić uwagę przede wszystkim według mnie na kombinację czwartą. Na kombinację czwartą, gdzie zastosowaliśmy dwa zabiegi Lunom Experience. Pierwszy zabieg i trzeci zabieg. Drugi zabieg było to Serenade, czyli produkt biologiczny i ostatni zabieg było to też Serenade, produkt biologiczny. Spójrzcie Państwo, że tu dokładnie widać, jak działa Luna, czyli pierwszy zabieg, bardzo wysoka skuteczność. Drugi zabieg, czyli Serenade, produkt biologiczny przy bardzo silnej presji. Skuteczność na poziomie 42%, jak na produkt biologiczny skierowany głównie przeciwko walce z mączniakami. Bardzo dobrze wypadł. No tutaj kolejny zabieg na dość mocno porażone pole. Kolejny zabieg Lunom Experience, ona tutaj próbuje wyprowadzić nam tą skuteczność do 61%. Podejrzewam, że jak na czwarty zabieg byśmy dali również preparat typowo chemiczny, byłaby ta skuteczność dużo większa, niemniej jednak my tu mieliśmy Serenadę znowu, czyli ta skuteczność spadła. Ale pamiętajcie Państwo, że był to sezon, gdzie do tych infekcji dochodziło non-stop, czyli cały czas była silna presja ze strony, przepraszam, bo jeszcze nie, silna presja ze strony choroby. Warto też zwrócić uwagę na dwie ostatnie kombinacje, czyli kombinację ósmą i dziewiątą. Ósmą i dziewiątą tutaj tylko i wyłącznie produkty chemiczne. No widzimy, że ta skuteczność jest dobra. Przypominam tylko, że to jest ocena, wyniki ostatniej oceny robionej 14 dni po ostatnim zabiegu. A jakbyśmy cofnęli się w pamięci do poprzedniego slajdu, to widzieliście Państwo, że ostatni zabieg zrobiony był przed dwoma czy trzema nawet silnymi infekcjami ze strony Stemphylium. Co jeszcze interesującego, jeżeli chodzi o to doświadczenie? To doświadczenie było założone na trzech różnych typach cebuli. Ten slajd pokazuje porażenie cebuli przez Stemphylium na tych właśnie trzech różnych typach cebuli. Niebieski słupek to jest cebula w typie Ringsburgera. Żółty słupek to jest cebula będąca mieszanką dwóch typów, czyli typu Ringsburgera i typu amerykańskiego. A zielony słupek to jest cebula typu hiszpańskiego. I tu jak Państwo widzicie, ten pierwszy słupek kolorowy, połączenie tych trzech kolorów, tutaj to jest poletko kontrolne, tak? Czyli poletko, na którym nie stosowana była żadna ochrona. Widzimy, że pierwszy typ porażenie po całym sezonie na poziomie 12%. Kolejny typ cebuli jest to już koło 20%, a ten trzeci typ cebuli najbardziej podatny, jeżeli chodzi o Stemphylium, 23% porażonego poletka. Na to bardzo, warto zwrócić uwagę według mnie przy planowaniu programu ochrony oraz podejściu do ochrony na swoim polu, jaki mamy typ cebuli, ponieważ różnią się one podatnością na choroby, nie tylko na Stemphylium, ale też na mączniaka. I warto dostosować swoje programy ochrony do typów cebuli. Kolejne doświadczenie, tutaj już doświadczenie, gdzie zaczynaliśmy zabiegi według tego, co pokazywała nam stacja Meteo, czyli model sygnalizacji zagrożeń PESLA. I tutaj spójrzcie Państwo, że troszeczkę później zaczęliśmy zabieg niż w tym pierwszym doświadczeniu, bo zaczęliśmy go 1 lipca, czyli w momencie drugiej bardzo silnej infekcji. Później zabiegi były ustawione sztywno co 14 dni. Troszeczkę to jest przesunięte w czasie w porównaniu z tamtym poprzednim moim doświadczeniem. Tu troszeczkę później zaczęliśmy. No i to sztywne ustawienie zabiegów co 14 dni. I tutaj jeżeli chodzi o kombinacje ogólne, porażenie na kontroli było na poziomie 15%. Natomiast tu jeżeli chodzi o programy ochrony, to praktycznie wyszły one bardzo podobnie. Drugi, trzeci i czwarty program ochrony. Tutaj mamy miks Fandango, Luny i tego naszego nowego produktu, który badamy pod kątem zwalczania Stemphylium. Wyszły one na poziomie 81, 82 czy nawet 84% skuteczności. Troszeczkę słabiej wyszedł ten pierwszy program, bo tutaj skuteczność na poziomie 71%. Jest to spowodowane użytym preparatem biologicznym na drugi zabieg. Czyli tak jakby na pewno był tu spadek skuteczności po drugim zabiegu.
i te dwa kolejne zabiegi produktami chemicznymi próbowały, że tak powiem, wyprowadzić te poletka do wyższej skuteczności, do podwyższenia zdrowotności cebuli. Udało się to aż do 72%. Jest to skuteczność na poziomie akceptowalnym i skuteczność, która takie porażenie na poletkach nie powoduje spadku plonu. Jest ono jak najbardziej akceptowalne. Dobrze, a teraz chciałabym poprosić mojego kolegę Radka, ponieważ teraz jego część, tylko nie wiem, gdzież on tu nam się schował, ale na pewno zaraz przyjdzie, żeby powiedział kilka słów od siebie. Dzień dobry. Suchorzewski Radek, dziękuję Kasiu, mam swój. Witam serdecznie Państwa. Ja kilka słów dzisiaj o chorobie, której Kasia już wcześniej wspomniała. Moczniak rzekomy, nie będę się tutaj za dużo rozwodził, bo... Kasia już dużo... O. Teraz? Osłychać. Nie będę się za dużo tutaj rozwodził, bo Kasia już w większości powiedziała. Natomiast ja chciałem odnieść się tylko do jednej rzeczy głównej, którą chciałem Państwu dzisiaj przekazać w temacie fungicydu, który Państwo widzą na ekranie, czyli Fandango. Fandango w 2023 roku mieliśmy pewne problemy z dostępnością produktu, także nie było go za wiele dostępnego na rynku. Natomiast w roku 2024, czyli w obecnym sezonie, Fandango będzie jak najbardziej dostępnym produktem na rynku, także zachęcam do pytania się u Państwa dystrybutorów w sklepach, tam gdzie Państwo zaopatrują się w produkty do ochrony roślin. Fandango powinno być dostępne. Natomiast drugą rzecz, do której się chciałem też odnieść w kontekście minionego sezonu, czyli problemu z mączniakiem rzekomym. Zobaczymy, jaki ten sezon będzie, czy ten mączniak będzie znowu dotkliwy, czy nie będzie. Natomiast w roku 2023 były spore problemy z mączniakiem rzekomym. I tutaj do czego chciałem się odnieść, to po wielu telefonach od producentów, którzy dzwonili, gdzieś tam nawet na kilku polach byłem. Kwestia jest doboru preparatów. Tutaj wyświetlam slajdy, które były prezentowane w zeszłym roku na webinarze. To są slajdy autorstwa naszego kolegi z Holandii, Stefana van Heijsta. On w zeszłym roku tutaj prezentował to. Natomiast ja chciałem się posłużyć tym jako taki pewien przykład doboru odpowiednich preparatów. Tutaj w Holandii Fandango jest, nie tylko w Holandii, Anglia, inne kraje Europy Zachodniej. Fandango jest tym, można powiedzieć, bazą, tym szkieletem, jeżeli chodzi właśnie o ochronę cebuli przed mączniakiem rzekomym, nie tylko mączniak rzekomy, bo i stenfilium, inne choroby również, jako tak zwany side effect. Natomiast odpowiednie preparaty w odpowiednim momencie. Nie ma złych preparatów, natomiast każdy preparat ma swoje miejsce i tam, gdzie on jest najlepiej dobrany, najlepiej się sprawdza, w tym momencie, w tym czasie powinien być stosowany. Ja pamiętam telefony od producentów, gdzie w miesiącu koniec lipca, koniec sierpnia stosowali preparaty oparte o azoksystrobinę. I tutaj no, ich, że tak powiem, zdziwienie było wielkie, że to nie działa. No to nie miało prawa zadziałać, bo te preparaty, azoksystrobina nie jest substancją o działaniu wyniszczającym czy o długo zabezpieczającym. Jest to substancja typowo o działaniu profilaktycznym. I tutaj niestety no, wiele było problemów, żeby tego mączniaka, z tym mączniakiem sobie poradzić. Okej, to są preparaty o działaniu zapobiegawczym, czy azoksystrobina, czy fluazymam, czy jeszcze, że tak powiem, dostępny metiram, typowo profilaktyczne, gdzie powinniśmy je stosować gdzieś tam na początku lub powiedzmy na końcu, zwłaszcza azoksystrobinę. Natomiast jest też problem, że niektórzy stosują zupełnie inne preparaty, głównie przeciwko mączniakowi prawdziwemu. Ja miałem kilka przypadków, gdzie producenci dzwonili, jakby skarżyli się na skuteczność takiej no, mieszanki fabrycznej, oryginalnej, gdzie są trzy substancje, dwa triazole, czyli difekonazol, tebukonazol i azoksystrobina, że to nie działa. No to nie ma prawa zadziałać, bo to nie jest na mączniaki prawdziwe, tylko na mączniaki rzekome. Także
Uczulam Państwa na to, żeby sobie przejrzeć, że tak powiem, to, co mają Państwo u siebie, czy to, co do tej pory stosowali, jakie były problemy, jakie były błędy, żeby tych błędów nie popełniać w tym sezonie. Także do tego zachęcam. Zachęcam również, gdyby jakieś były pytania, wątpliwości do kontaktu czy z Kasią, czy ze mną, czy z innymi kolegami od nas. Na pewno coś Państwu podpowiedzą, wskażą. Natomiast no, nie ma tych preparatów za dużo. Sporo wypadło tutaj przez mankozę, również cymoksanil, bardzo fajna substancja o dobrym działaniu. Także używajmy z rozsądkiem to, co jest, żeby to jak najdłużej służyło, bo raczej nie pojawia się nowych substancji wiele, a sytuacja wręcz przeciwna, czyli wiele substancji wypada z doboru. Także życzę dobrego sezonu i rozsądnych, prawidłowych decyzji przy wyborze. Z mojej strony to wszystko, także dziękuję w swoim imieniu i w imieniu Kasi również. Dziękuję. Marcin? Dziękuję bardzo. Dziękuję Kasi oraz Radkowi za informację. Proszę Państwa, no myślę, że bardzo istotna sprawa jest właśnie doboru preparatów, doboru odpowiednich temperatur. Widzimy, że bardzo dużo zmienia się w tych kwestiach i to powiedzenie zawsze to tak robiłem, a nie zadziałało, no tutaj traci na znaczeniu. Musimy cały czas tutaj być czujni i weryfikować to, co możemy stosować w danej chwili i jak należy to stosować. Proszę Państwa, przechodzimy w tej chwili do bloku z informacjami na temat marchwi. Te osoby, które dołączyły niedawno, to tym osobom przekażę, że jesteśmy po dwóch wykładach związanych z cebulą. Przed nami jeszcze trzy prezentacje, dwie dotyczące marchwi oraz trzecia dotycząca żywienia zarówno cebuli, jak i marchwi. Ponadto już niebawem trzy quizy z możliwością wygrania nasion cebuli, marchwi, a także nawozów dolistnych do stosowania w produkcji warzyw. Ja w tym momencie chciałbym prosić pana Piotra Dudkowskiego, który jest odpowiedzialny za rozwój produktu między innymi marchwi w firmie Bayer marka Seminis. Pan Piotr przedstawi nam tematykę związaną ze zmianami w doborze odmian marchwi, metodą adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych i ekonomicznych. Panie Piotrze, bardzo proszę o te informacje, a Państwu przekazuję, w tej chwili przechodzimy do marchwi. Dziękuję bardzo, Marcin, za wprowadzenie. Proszę. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Jeszcze raz życzę dobrego roku sprzyjającego, zadowalających plonów i cen. Ja zajmuję się testowaniem, wprowadzaniem nowych odmian, między innymi również marchwi. Dlatego dzisiaj też opowiem Państwu o naszych standardach, które są już od kilku lat. Przedstawię także nową odmianę, która dołączyła do naszego portfolio odmian nantejskich. No mój temat, który tutaj podjąłem w tym webinarze, jest właśnie ta adaptacja odmian do tych zmieniających się warunków. Co widzimy w tych ostatnich latach mocno tutaj wpłynęło na wybór producentów, na jaką odmianę postawią i też wiele sygnałów od Państwa, że szukają Państwo nowej odmiany, że chcą zmienić, że jednak nie do końca te odmiany, które były kilka lat uprawiane, zachowują się tak, jak było to wcześniej. I też co tutaj ma wpływ, powiedzmy, na te zmiany, i to pierwszy taki aspekt to jest właśnie termin siewu i termin zbioru. Z tym terminem siewu, jeżeli rozmawiamy o producentach typowo pod produkcję przemysłową, jest troszeczkę łatwiej. Te siewy są dosyć wczesne, jest to marzec, kwiecień, gdzie tej wilgoci jeszcze w polu mamy. Jeżeli mówimy o tych odmianach nantejskich, pod świeży rynek i długie przechowanie, no te odmiany, tą wegetację mają troszeczkę krótszą, 120 do 140 dni i te terminy siewu są przesunięte na maj, czasami na czerwiec. No i tutaj jest loteria, czy uda nam się tę wilgoć złapać, czy możemy sobie na to pozwolić, żeby ten termin siewu przesunąć. Oraz no, ci producenci, którzy mają nawodnienie, oczywiście mogą sobie fajnie to zrobić w tych majowych czy czerwcowych siewach, rozkładając siewy
puszczając dwa razy lub trzy razy powiedzmy tą deszczownię z mniejszą ilością wody i te wschody są zadowalające. No ale tutaj nie każdy ma taką możliwość, żeby te wszystkie pola podlać. Czyli ten termin troszeczkę przesuwamy się, żeby ta marchew zbierana była, tak powiem, w dojrzałości swojej, a nie przejrzaniu. To, co widzą Państwo, jest ta łagodniejsza jesień. Jesień nam się przesuwa, ten listopad, czasami nawet grudzień. I te zbiory, co w tym roku mamy, te zbiory jeszcze trwają na niektórych plantacjach. Były możliwe zbiory w grudniu. W poprzednim sezonie również było mocne przesunięcie zbiorów na listopad. I dlaczego? No dlatego, żeby zaoszczędzić sobie na kosztach przechowania z racji na wysokie ceny energii. I teraz ten dobór odmian zmieni się właśnie pod możliwość przetrzymania tej odmiany dłużej w polu, która ona utrzyma swoją jakość i będziemy mogli ją zebrać później nieprzejrzałą, która nam nie popęka. Dlatego też wielu producentów tutaj pyta o takie odmiany, a ja podpowiem Państwu, jakie między innymi z naszych portfolio odmiany to wytrzymują. Kolejny aspekt, czyli ten plon netto, czyli ten plon handlowy, który finalnie wyjeżdża już do odbiorcy. Tutaj mówię o świeżym rynku. I tutaj producenci zaczęli liczyć i też powinni właśnie Państwo liczyć każdy metr sześcienny swojej chłodni czy przechowalni, ile tam Państwo mają ton, ale ton tego produktu, który możemy sprzedać po tej cenie świeżo rynkowej, a nie ten plon brutto zebrany z pola, który finalnie gdzieś Państwo sprzedadzą tą klasę drugą, czy poza wybór, czy to pójdzie powiedzmy na przemysł, czy jest to produkt niehandlowy. Czyli coraz więcej widzę, że Państwo liczą i też ten dobór będzie odmian właśnie pod tym kątem, jaki będzie finalny ten plon netto. Tak z ciekawości, bo nie wiem, czy każdy z Państwa analizuje te dane, jeżeli chodzi o areał uprawy. Ja na moich slajdach zamieściłem dane dzięki tutaj Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czyli tutaj są hektary, które finalnie są złożone wnioski na te hektary. Czyli to nie jest 100% uprawy. I to, co widzą Państwo, ten areał powierzchni się zmienił. W 2021 mieliśmy ponad 15 tysięcy hektarów, w 2022 13600. I 23 13500, czyli pomimo, że tak bym powiedział, sprzyjających cen marchwi w 2022 roku, ten areał spadł o 170 hektarów, licząc te zgłoszone do agencji. Czyli marchwią zajmują się profesjonaliści, którzy mają na to sprzęt, mają możliwości przechowania i widać, że ta produkcja, mi się wydaje, że teraz to już będzie na tym poziomie stabilna. Jeżeli spojrzymy na strukturę zasiewów po województwach, no to tutaj prym wiedzie województwo kujawsko-pomorskie z ilością około 2800 hektarów. Następnie poziom lekko powyżej 1500 tysięcy hektarów mamy wielkopolskie. I kolejny poziom to jest około 1400 mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie i łódzkie. Zagłębiając się trochę więcej, to już tak z ciekawości. Top 5 powiatów: inowrocławski, kazimierski, warszawski zachodni, łęczycki i proszowicki. A jeżeli by Państwo chcieli znać liderów pod względem gmin, to tutaj mamy na pierwszym miejscu Skalmierz, Ożarów Mazowiecki, Opalenica Leszno i Dąbrowa Biskupia. To jest 5 top gmin. Skupiając się już na tym rynku naszym, polskim, lekkie podsumowanie, czyli ta 70% uprawy marchwi w Polsce jest właśnie w tych województwach jak mazowieckie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, wielkopolskie, łódzkie i świętokrzyskie. Czyli ta koncentracja jest dosyć mocna. Polska jest największym producentem marchwi w Europie i produkujemy 16,5% całej produkcji Unii Europejskiej marchwi. Ale w tym samym czasie jesteśmy czwartym największym importerem marchwi i w 2023 roku zaimportowaliśmy ponad 30 tysięcy ton. Główne kierunki importu to Holandia, Włochy, Turcja i Egipt, czyli troszeczkę też nowe kraje tutaj się włączyły nam importowo. Tak historycznie wrócę, najwyższa cena była w maju 2022, po tym okresie przechowania sięgnęła poziom 4 zł, nawet i lekko powyżej. No mi się wydaje, że tutaj to było naprawdę już rekordy i pewnie będzie trudno do tego poziomu dobić. To, co obserwujemy w 2023 roku, spadek lekki powierzchni upraw przemysłowych,
a patrząc pod odmiany nantejskie, wczesne odmiany to jest około 3000 hektarów, odmiany późne około 7-8 tysięcy hektarów. Oczywiście zagrożenie tutaj będzie pewnie, zobaczymy jak to dalej się potoczy, jak się rozwinie produkcja marchwi na Ukrainie, ale z tego co widzimy obecnie, ta produkcja jest przenoszona z tej części wschodniej na zachodnią, czyli bliżej naszej granicy. Obecnie cena jest na poziomie, to już jest cena od rolników z moich rozmów, tutaj jest na poziomie złoty 50, złoto 80. Oczywiście tutaj też jest uzależnione, jakie opakowanie, jakie wymagania. W sezonie cena była niższa. Tutaj mieliśmy sprzedaż tej naszej wczesnej pierwszej marchwi około złotówka, złoty 10. Ta cena nie mogła się długo przebić. Lekki był problem ze sprzedaży. Mieliśmy spory import z innych krajów. A ta cena wzrosła jesienią, gdzie na tych polach sporo tej marchwi w listopadzie jeszcze zostało i była lekka niepewność, czy się uda zebrać, czy nie. Teraz mamy to właśnie tą marchew na rynku dostępną, która została zebrana po tych okresach mrozowych, tak bym powiedział. Przechodząc z naszego portfolio odmianowego, można praktycznie na naszych odmianach oprzeć sobie całą ciągłość produkcji marchwi i dostawy do odbiorców. Poczynając od karwory, bardzo wczesnej, szybkiej odmiany, następnie karuba, nasza nowość, więcej o niej opowiem, czy karibu i karlano, które nadają się do długiego przechowania. I najpierw skupię się właśnie na tych odmianach świeżorynkowych, nantejskich, karwora 90 dni, czyli najwcześniejsza uprawa pod tunele, płaskie przykrycie, to są siewy czasami nawet jak się uda i styczniowe, lutowe, marzec. Wchodzimy z nowością, karuba 100 dni, o tej odmianie opowiem więcej. Będzie również film z pola, jak ona prezentowała się w tym roku. Karibu to jest nasza gwiazda, która z późniejszych odmian do długiego przechowania wzrasta cały czas poziom sprzedaży i widać producenci do tej odmiany wracają i nie tylko w Polsce, ale również i w innych krajach Europy. I Carlano, bardzo mocna propozycja 130-dniowa i troszkę więcej o tych odmianach opowiem. Karwora dobrze znana jest przez producentów. Lubiana jest przede wszystkim za jej wczesność, szybkość, bardzo ładne wyrównanie, ładnie się wypełnia, zdrowa, mocna nać. I to, co producenci lubią, to również jej możliwość przetrzymania w polu. Niestety czasem tak się wydarzy. Pamiętam dwa takie sezony, że ta marchew wczesna, która powinna być zbierana w lipcu, musiała poczekać na polu do września i ona to wytrzymała. Tam nie było utraty jakości czy spękań. Ona rzeczywiście w tym polu może przetrwać. No i niestety w tym sezonie 2023 też mieliśmy taką sytuację. Te wczesne marchwie nie miały takiego popytu i ona musiała na tym polu poczekać, ale świetnie to przetrwała. A regeneracja naci, puszczenie nowych liści dała możliwość zbioru mechanicznego bez dużych strat. To, co lubią też producenci, to jakość umytego towaru. Ona dobrze się myje, jest gładka, wyrównana. Korzeń nie jest za długi, ona nie przerasta na tą długość, nawet po konieczności przetrzymania jej w polu. Karuba jest naszą nowością, która jest już w sprzedaży, jest już w naszym cenniku. Jest to odmiana o studniowym okresie wegetacji, czyli wchodzi nam zaraz po karworze i możemy ją tutaj użyć w tych pierwszych siewach wczesnych, nie bojąc się o jarowizację. Tutaj było już wiele testów, prób przeprowadzonych w wczesnych terminach. Ona tutaj spokojnie sobie wytrzymuje te niższe temperatury, ale możemy także użyć tą odmianę w późniejszych terminach siewu pod zbiory jesienne z wykorzystaniem również krótkiego przechowania. Karuba jest troszeczkę dłuższym korzeniem, do 21 cm, bardzo gładka, ładna, wyrównana. A to, co najbardziej ją tutaj wyróżnia, to jest jej nać. I to jest ważna cecha i to, co producenci lubią, mocna nać, zdrowa. Dzięki temu ten zbiór jest łatwy, nie ma dużych strat. I to, co się wydarzyło właśnie koniecznością przetrzymania tej odmiany, karuba również świetnie wytrzymała. I to zdjęcie po lewej stronie, które Państwo widzą. Karuba po lewej stronie, bardzo wysoka zdrowotność, po prawej stronie odmiana, która niestety już tego nie wytrzymała. Widzimy porażenie chorobowe, widzimy, ta nać się starzeje i ten procent strat podczas zbioru był troszkę wyższy. Także tutaj karuba świetnie wyróżnia się tą zdrowotnością naci, może być również użyta w produkcji organicznej, ekologicznej. I ten korzeń wyrównany,
fajne wypełnienie. No i to, co lubią producenci, to co widzimy właśnie po przeprowadzonych próbach, bardzo wysoki plon handlowy. Po to warto sięgnąć właśnie po tą odmianę. Tu jest przykład produkcji dosyć wczesnej. Ta plantacja była w technologii na płask, na zagonach, niskich zagonach. Była ona przykrywana folią, przyspieszona uprawa i to, co widzą Państwo, żadnej jarowizacji, czyli ona na te terminy wcześniej również się nadaje. No i piękny, piękny korzeń, niesamowity, mocny wigor naci, wyrównanie, to, co właśnie cechuje karubę. I warto skorzystać w tym roku. Ta odmiana będzie w promocji 5 plus 1. Jeżeli chodzi o opakowania, będzie opakowana po 100 tysięcy, czyli taki pakiet półhektarowy. Dzięki temu, kupując w pakiecie, mają Państwo niższą cenę i proszę w naszych kanałach dystrybucji, w sklepach o tą promocję się upomnieć. To na pewno obniży Państwu cenę. A jeszcze dodam, bo tak wstawiłem tutaj zdjęcie opakowań. Fajną rzeczą jest w naszych opakowaniach, że mają one zamek zip, dzięki czemu też te nasiona po opakowaniu można sobie ładnie, szczelnie zamknąć. Jest to dosyć bezpieczne, powiedzmy, do transportu czy ponownego użycia. Kolejna propozycja będzie już to Carlano. Carlano jest odmianą późną, 130-dniowy okres wegetacji, czyli późne terminy zbioru, możliwość przechowania. I Carlano jest odmianą bardzo mocną. Ten korzeń świetnie przyrasta i na grubość, na długość. Będzie ona troszeczkę dłuższa od karibu, ale dzięki temu również jest wyższy ten plon finalny. I nie bójcie się Państwo zagęszczenia przy tej odmianie. Ja wiem, że część z Państwa nie robi zagęszczenia wysokiego z racji na niewypełnienie się niektórych odmian, ale to jest właśnie ten okres wegetacji, wypełnienie, a to niższe zagęszczenie niestety daje Państwu finalnie niższy plon. Przy Carlano, przy tych zagęszczeniach 1 100 000, nawet do 1 400 000, ona się wypełnia. Nawet na tych glebach cięższych, na tych glebach gliniastych, bez problemu ona się zakończy i finalnie i tak daje dosyć długi korzeń, 20-22 cm. Fajna propozycja również Carlano jest użycie jej dla przemysłu, przede wszystkim plastry. Możemy ją tutaj umieścić w tych terminach, powiedzmy, do zbioru sierpniowego, ale świetnie ona przetrzyma na polu, czy to do września, czy październik. I tutaj wiem, że w wielu zakładach ona już trafiła i bardzo byli zadowoleni z jakości plastra. Także można wykorzystać ją tutaj dwojako, świeży rynek i przemysł. Daje bardzo ładny produkt finalny. I to, co wyróżnia Carlano, to co podobnie jak w poprzedniej odmianie karubie, nać. Naprawdę jest to ciemna, zdrowa nać, mocna. W trakcie wegetacji ona się regeneruje i to pole z kujaw pokazuje jej wyższą zdrowotność. Ta sama technologia produkcji, ta sama ochrona. Widzą Państwo Carlano po prawej stronie. Bardzo zdrowe. I to właśnie jest to pole, które miało być zebrane w sierpniu, a niestety musiało zostać do października. I widzimy tutaj tą różnicę w zdrowotności. Czyli również możemy użyć ją do produkcji ekologicznej. Nie bójmy się tego, ona fajnie na tych plantacjach wychodzi. Carlano bardziej bym polecał do sprzedaży na worek z racji na dłuższy korzeń, troszeczkę grubszy, a karibu będzie świetną propozycją na tę nową sprzedaż supermarketową, gdzie jest troszeczkę krótszy korzeń. I kolejne zdjęcie, 2021 rok, to jeszcze były moje próby. To jest województwo świętokrzyskie. Również Carlano potwierdza swoją niesamowitą, wysoką zdrowotność naci. I karibu. Karibu, które już wielu producentów sięgło po tą odmianę. A co najbardziej świadczy o tym, że ta odmiana się sprawdziła, jest to, że producenci wracają do tej odmiany w kolejnych latach. I to jest właśnie ta adaptacja, czyli przystosowanie się do tych nowych warunków, możliwość przetrzymania w polu i wysoki plon netto, czyli ten plon handlowy. To, co ja też widzę, gdy testowałem tą odmianę, już kilka lat jest w komercji, karibu ma swoją powtarzalność. Powtarzalność w różnych latach, w różnych warunkach klimatycznych, ale również powtarzalność na różnych typach gleby. I tu jest świetna adaptacja tej odmiany do piaszczystych czy bardziej gliniastych pól. Ona wychodzi gładka, wyrównana, trzyma swoją długość, nie przyrasta na długość.
i może być przetrzymana w polu. Trzeba, tak jak było to i w tym sezonie, grudzień, zbiory późne, akaribu nie popękało, wytrzymało i naprawdę tutaj świetnie producenci oceniają tą odmianę. Przechowanie, kwiecień, maj i to co widzimy, bardzo dobrze się myje. Nie ma tej problemu ze srebrzeniem, to co wiele takich telefonów mam, zapytań. Tutaj ona świetnie wychodzi i ładnie wygląda, atrakcyjnie zapakowana. Tutaj jeden przykład z plantacji, w którym jest to dominująca odmiana w tym gospodarstwie, ponad 40 hektarów karibu. I kolejny sezon, bardzo dobra opinia agronoma, że ta odmiana daje wysoki plon handlowy, świetna jakość w myciu. Tutaj kolejna plantacja, to co producent ocenia, tak? Mocna nać, dobrze zbiera się mechanicznie, no i długie przechowanie i możliwość jej przytrzymania, świetny produkt supermarketowy. Tutaj jeżeli się uda, krótki filmik z mycia karibu, to jest to, co wychodzi po omyjce. Jest to bardzo dobry towar, wyrównany, nie ma spękań, nie ma odsortów i dlatego producenci, duzi producenci sięgnęli po tą odmianę i udział powierzchni uprawy tej odmiany wzrasta w tych gospodarstwach. I mam nadzieję, że w kolejnym sezonie będzie podobnie, co widzimy już po zamówieniach, które wpłynęły i które wpływają. Tak wygląda już finalny towar zapakowany. Może to być sprzedaż w worku, może to być w kartonie. Jest to premium produkt supermarketowy. Króciutko o odmianach przemysłowych, które możemy z naszego portfolio, mogą Państwo użyć. Typ nantejski, czyli przede wszystkim plaster. To tak jak wspomniałem, karuba, karibu, karlano. O tych odmianach już nie będę mówił, ale mogą śmiało Państwo użyć te odmiany. Karuba, jeżeli potrzebny jest w zakładzie wczesny plaster lub w tych późniejszych terminach zbiory jesienne jako uprawa poplonowa. Berlikum flaki, mamy trzy odmiany, SV5300, Orange Blaze i Belveta. Ja o tych odmianach króciutko opowiem. I mamy imperatory w naszym portfolio, Propil 1706 i Malbec. 53 SV5300DN to jest nazwa handlowa, to nie jest numer handlowy. Ci, którzy już uprawiają tą odmianę od kilku lat, o tym wiedzą i potocznie mówią 53. Niestety taką nazwę już ma, nazwa alfanumeryczna, ale odmiana, która jest świetną z racji na jej wczesność, czyli w tych latach, gdzie jest niedobór, brakuje tego towaru w zakładach przetwórczych, wtedy warto użyć tą odmianę, ponieważ ona szybko daje wysoki plon. Ale może również być przetrzymana w tym polu dłużej, bez utraty jakości. Przede wszystkim tutaj ważną taką cechą pozytywną jest brak zielonej główki. Jest to grubsza marchew, siejemy ją rzadziej, tutaj mówimy o 700-800 tysięcy na hektar, ale też to, co widzimy w finalnym produkcie, czy to będzie paski, czy to będzie kostka, dzięki tej grubszej średnicy jest lepszy odsort tego finalnego produktu. Także dlatego producenci sięgają po tą odmianę, bo daje wysoki plon, a zakłady tutaj lubią tą odmianę, bo mają świetny produkt finalny. Orange Blaze jest to taka unikatowa odmiana. Pewnie gdzieś w swoich genach ma imperatora, ponieważ ten korzeń jest bardzo długi. Ci, którzy tą odmianę już mieli w uprawie, no to mówią, że rzeczywiście zaczynając kopać tą marchew, ten lemierz trzeba zagłębić wyżej, a gdy jest zdarty, trzeba go wymienić na nowy, ponieważ rzeczywiście ucina te końcówki korzenia. I przede wszystkim polecam tą odmianę na lżejsze stanowiska. Ona sobie tam poradzi, zagłębi się mocniej, czerpie tą wodę z niższych warstw, a dzięki temu daje wysoki plon finalny. Czyli jest to długa marchew, uniwersalna, możemy użyć ją kostkę, słupki, paski. Jest to świetna propozycja właśnie na te stanowiska nienawadniane. Belveta jest to odmiana premium o bardzo wysokiej zawartości beta-karotenu i oraz niższym poziomie kumulacji azotanów. Taka polecana bardziej również w Wielkiej Brytanii, bardzo lubiana do produkcji żywności, czy to będzie baby food, czy to będą soki premium, o troszeczkę niższym potencjale plonotwórczym, ale za to daje niesamowitą jakość. Niszowy produkt,
Marchew Imperator. Mamy w Polsce też taką produkcję, czyli ta marchew, którą używamy do wysokiej jakości utrzymania plastrów lub te mini marchewki, czyli cut and peel. I mamy dwie propozycje z typowych pomarańczowych. Będzie to propil i tutaj zagęszczenie około 2 milionów na hektar. I propozycja Malbec, czyli odmiana Imperator czerwony. Jest to świetny produkt jako dodatek do mieszanek i również tutaj zagęszczenie większe 2,2 miliona na hektar. Z mojej strony tyle. Jeżeli byłyby jakieś pytania, czy w sezonie, czy pytania o nowe odmiany, jest mój numer zamieszczony. Proszę zapisać śmiało, śmiało dzwonić w sezonie. I zakończę zdjęciem Karibu. Jest to moja ulubiona odmiana. I życzę Państwu takich właśnie plantacji, zdrowych, czystych i to jest możliwe właśnie z odmianą Karibu. Życzę dobrego sezonu. Ja dziękuję za uwagę, a teraz zapraszam na krótki film z Karubą, naszą nowością i to będzie relacja z pola z tego sezonu. Dzień dobry, witajcie. Mariusz Konkol, firma Bayer, marka Seminis. Dzisiaj znajdujemy się w okolicach Piątku w centralnej Polsce, gdzie jesteśmy na przeglądzie naszych odmian hodowlanych i doświadczeń i nowych doświadczeń w odmianach wczesnych marchwi. Jak widać tutaj nasze odmiany wykazują się bardzo dobrym wigorem, bardzo silną nacią i mamy dla Państwa nowość, którą będziemy wprowadzać w 2024 roku, odmianę Karubę. Odmiana Karuba to odmiana dedykowana przede wszystkim na wczesne wysiewy. Tutaj mówimy w okolicach marca. Odmiana, która się charakteryzuje bardzo silną nacią, co jest bardzo istotne ze względu na zbiór kombajnowy i pozwala nam uniknąć strat podczas tego zbioru. Ale przede wszystkim to, na co producenci zwracają uwagę, czyli korzeń. Zobaczcie Państwo, piękny, ładny, gładki korzeń. Tak wygląda Karuba po umyciu. Bardzo ładnie i równo się wypełnia, co jest też bardzo istotne przy produkcji wczesnych marchwi. Co mogę dodać, że wypełnia się równiej niż inne standardy rynkowe. Marchew o wegetacji około 100 dni, więc jest to marchew, która tutaj doskonale się wpisuje w ten segment marchwi wczesnych. I przede wszystkim wyróżnia się bardzo wysokim plonem, bo na to trzeba też zwracać uwagę przy Karubie, bo jeżeli chodzi o wczesne marchwie, wiemy, że jest z tym różnie. Natomiast Karuba jest gwarancją naprawdę bardzo wysokiego plonu. Także zachęcam Państwa, jeżeli chcecie wypróbować naszej nowości na sezon 2024, wypróbujcie Karubę. Bardzo dziękuję Piotrowi za to profesjonalne przedstawienie zagadnienia dotyczącego marchwi, przedstawienie nowości, jaką jest odmiana Karuba. W tej chwili będziemy kontynuować to zagadnienie, te zagadnienia marchwiowe. Po wykładzie, który za chwilę będzie, będzie quiz z pierwszymi nagrodami. Nie przedłużając, bardzo proszę ponownie panią Kasię i następnie pana Radka o przedstawienie informacji z zakresu wyzwania w biologicznej ochronie, między innymi marchwi. Proszę Kasiu, co nowego? Dziękuję, dziękuję bardzo. Witam ponownie albo witam pierwszy raz tych, którzy do nas dołączyli w trakcie. Chciałabym teraz powiedzieć kilka słów o doświadczeniach marchwiowych, jakie mieliśmy w tym roku w Bedlnie w marchwi. Jak sam tytuł prezentacji wskazuje, były tam użyte produkty biologiczne. Było to doświadczenie założone przeciwko mączniakowi prawdziwemu, który u nas w Bedlnie w tym roku wystąpił w bardzo dużym nasileniu. Niemniej jednak z tym mączniakiem to tak jest, że on się pojawia co roku, tylko nigdy nie można wyczuć momentu, w którym on się pojawi. W tym roku pojawił on się bardzo późno, pod koniec sierpnia i praktycznie cały wrzesień, ponieważ ten wrzesień był bardzo ciepły, suchy. W cały wrzesień miał idealne warunki do swojego rozwoju. Widzicie Państwo tutaj liście. Liście to jest tegoroczna marchew w Bedlnie. Bardzo silne porażenie. Tu widzimy mączniaka na ogonkach liściowych.
na ogonkach liściowych, jak i same liście praktycznie całe białe. O ile jeżeli presja ze strony choroby pojawia się tak późno, czyli już pod koniec okresu wegetacji marchwi, nie ma to dużego wpływu na sam plon marchwi. Niemniej jednak poprzez osłabienie nacisk straty plonu w trakcie zbioru mogą być znaczne. I też bywały takie lata w Bedlnie, że ten mączniak występował wcześniej, pojawiał się już w sierpniu. No wszystko zależy od pogody, jeżeli tylko pogoda jest sprzyjająca rozwojowi choroby, on bardzo intensywnie i dość szybko się rozwija. Teraz już może przechodząc do doświadczenia, doświadczenie proste, łatwe i przyjemne. Jak widzicie Państwo, tylko trzy kombinacje zabiegów dość dużo. Czemu aż tak dużo tych zabiegów? Dlatego tak dużo, ponieważ pierwsza kombinacja, jak da się zauważyć, oparta była tylko i wyłącznie na preparacie biologicznym, preparacie Serena Deaso. Kolejne dwie kombinacje były to kombinacje, gdzie mieliśmy przeplatany preparat biologiczny Serenade z Lunom Experience bądź z Lunom Experience i Zato. No i również oczywiście preparat biologiczny. Zabiegi zaczęliśmy dość wcześnie, zaczęliśmy w połowie lipca, tak żeby pokryć preparatem biologicznym te najniższe, najstarsze liście, żeby zapewnić dobre penetracje, jeżeli chodzi o te liście, które są na samym dole redliny. Dlaczego też tak wcześnie? Ponieważ tak jak mówiłam, nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody, jaka wystąpi za dwa tygodnie. No wiadomo, prognoza to jest tylko prognoza. Nie wiemy, kiedy pogoda się zrobi na tyle sprzyjająca, aby ten mączniak się pojawił na plantacji. A tu, jeżeli chodzi o preparaty biologiczne, cała sztuka polega na tym, żeby zadziałać typowo zapobiegawczo, czyli zabezpieczyć rośliny przed wystąpieniem porażenia. I teraz może tu już mamy takie wyniki zebrane z całego doświadczenia. Niemniej jednak, żeby to dokładnie Państwu wytłumaczyć, przejdę przez wszystkie programy ochrony. I tutaj pierwszy program ochrony, czyli sama biologia. I tak jak mówiłam, zaczęliśmy w połowie lipca, zabiegi były co 10-14 dni. I spójrzcie Państwo, że pierwsza ocena jest to 11 dni po zabiegu D. A 11 dni po zabiegu D jest to termin zabiegu kolejnego, czyli zabiegu E. Czyli jest to końcówka sierpnia, dokładnie 25 sierpnia. I wtedy dopiero wystąpiły pierwsze objawy mączniaka na poletku kontrolnym. Co tutaj widać? Tutaj widać dokładnie poletko kontrolne, 4% porażenia na poletku kontrolnym. Skuteczność, no wiadomo, przy tak małym porażeniu skuteczność mamy stuprocentową. Kolejny termin oceny, 11 dni po zabiegu E, czyli w momencie zabiegu F, czyli dokładnie jest to 6 września. I tu widzimy, że porażenie dość mocno wzrasta. Na poletku kontrolnym skoczyło ono do 31% w ciągu 11 dni. Do 31%, natomiast na poletku kontrolnym mamy spadek skuteczności do 70%. Niemniej jednak przy tak silnej presji, przy użyciu preparatu biologicznego i tak długim okresie bez zabiegu, bo aż 11 dni, jest to bardzo dobra skuteczność. Kolejna ocena, czyli 10 dni po zabiegu F, czyli to już jest 16 września. Spójrzcie Państwo, że porażenie na kontroli jest już stuprocentowe, czyli praktycznie całkowicie zniszczone, poletko kontrolne, wszystkie liście porażone przez mączniaka, skuteczność bardzo mocno spada. Przy kolejnej ocenie skuteczność już jest zerowa. Tak jak mówiłam, bardzo silna presja, co zresztą widzicie Państwo po poziomie porażenia na poletku kontrolnym i użyte tylko i wyłącznie preparaty biologiczne w dość długich interwałach pomiędzy zabiegami przy tak silnej presji, tak? Ponieważ te 10-11 dni przy ochronie biologicznej, przy silnej presji to jest troszeczkę za dużo, żeby osiągnąć wysoką skuteczność. Niemniej jednak wydaje mi się, że tutaj w szczególności przy ocenie po zabiegu E była to skuteczność bardzo, bardzo wysoka. Kolejny program ochrony, kolejny, czyli kombinacja trzecia. Tutaj jak Państwo widzicie, mamy dwa zabiegi Lunom Experience. Był to zabieg trzeci i zabieg piąty.
i 3 zabiegi preparatami biologicznymi. Zaczęliśmy też w tym samym momencie, co pierwszą kombinację, czyli w połowie lipca. 2 pierwsze zabiegi Serenade, wtedy nie było presji ze strony mączniaka. Kolejny zabieg Lunom Experience, czyli tutaj zabieg C, 1 sierpnia wykonany. Wtedy też nie było presji ze strony mączniaka. Ominięty został zabieg D, czyli w połowie sierpnia. I kolejny zabieg wykonany był dopiero, można powiedzieć, po 24 dniach, czyli prawie miesiąc. I była to znowu Luna Experience. I był on wykonany wtedy, kiedy wystąpiła presja ze strony mączniaka, czyli w momencie, kiedy to porażenie na poletku kontrolnym zaczęło wzrastać, mączniak zaczął się pojawiać i była bardzo sprzyjająca pogoda do rozwoju choroby. Jak widzimy, tutaj mamy skuteczność na poziomie 100%. Kolejny zabieg wykonany w momencie, gdy porażenie na kontroli było już 30%. Był to zabieg wykonany preparatem biologicznym, czyli Serenade. I spójrzcie Państwo, 10 dni po tym zabiegu Serenade skuteczność nadal utrzymuje się bardzo wysoko, bo skuteczność jest 80%. Czyli tak jakby poprzedzenie tej ochrony biologicznej silną chemią, dobrą ochroną chemiczną i dane na czyste pole, praktycznie w ogóle nieporażone, bardzo ładnie nam tą skuteczność tutaj utrzymało. No tutaj kolejna ocena, czyli już bardzo późno i przy silnej presji. Bardzo dużo czasu minęło od zabiegu. No tutaj widzimy, że skuteczność już jest zerowa, ale tutaj, proszę Państwa, no nie ma cudów. Jeżeli byśmy chcieli tą skuteczność podtrzymać, by trzeba było pryskać dalej. Kolejna kombinacja, tutaj mamy 3 zabiegi chemiczne. 2 razy był dany produkt za to na pierwszy zabieg i na zabieg na koniec sierpnia. W środku, na początku sierpnia dana była Luna i 2 zabiegi preparatem biologicznym, czyli Serenade. W momencie zabiegu E, czyli w momencie, kiedy zaczynała wzrastać presja ze strony choroby, zaczął on się pojawiać na poletku kontrolnym, wykonany był zabieg preparatem ZATO. Później po tych 11 dniach był wykonany zabieg preparatem Serenade. I tu widzicie Państwo skuteczność poza to bardzo wysoka. Natomiast tutaj 10 dni po zabiegu F, czyli 10 dni po zabiegu produktem biologicznym, który był poprzedzony produktem ZATO, wysokość jest nadal bardzo wysoka, na poziomie 70% przy silnej presji, bo spójrzcie Państwo, że porażenie na poletku kontrolnym skoczyło z 30 aż do 100. Także tutaj naprawdę bardzo silna presja. Także mi się wydaje, że przy tak silnej presji ta skuteczność jest bardzo wysoka. No, kolejna ocena, czyli już naprawdę bardzo, bardzo wydłużony okres pomiędzy zabiegami. No tutaj to tak jak i przy poprzedniej kombinacji, no cudów nie ma. Jeżeli byśmy chcieli podtrzymać skuteczność, by trzeba było robić kolejne zabiegi. To tyle, jeżeli chodzi o mączniaka. Alternariozy u mnie na polu standardowo, jak zwykle, co roku nie było, także nic na ten temat nie powiem. Parę słów bym chciała wspomnieć w ramach przypomnienia może o mszycy, o bawełnicy topolowo-marchwiowej. Szkodnik w bednie występuje bardzo, bardzo, znaczy co roku go obserwujemy, ale za każdym razem pojawia się on kiedy indziej, w innym okresie, inaczej wyglądają te naloty i o tym bym chciała parę słów powiedzieć. To są zdjęcia z bedlna, z poletka. Wydaje mi się, że to albo 2001, albo 2002, kiedy naprawdę te naloty były bardzo silne. No tu mamy bardzo, bardzo duże kolonie mszycy na korzeniu. Natomiast no kiedyś ta ochrona przeciwko bawełnicy jest łatwa, prosta i przyjemna. Wtedy, kiedy mamy 2 naloty i te 2 naloty da się zaobserwować. I kiedy możemy zaobserwować ten początek nalotu, czyli kiedy ta mszyca siedzi tutaj na główce korzeniowej przy nasadzie liści i ona jeszcze nie zeszła niżej w dół korzenia. Tak? Jeżeli mamy taki wyraźny nalot, no to wiadomo, jest to sygnał, żeby rozpocząć ochronę. Dajemy jakiś piretroid, po czym dajemy przykładowo Movento, które przedłuża ten efekt działania i likwiduje nam te mszyce, które zeszły już niżej. Natomiast w tym roku były naloty, jeżeli chodzi o bawełnicę. Ja tam na polu jestem codziennie zaglądam do tej marchwi. Niemniej jednak w tym roku, proszę Państwa, te naloty praktycznie
ja tak podejrzewam, że zaczęły się na początku sierpnia, początek może do 10 sierpnia zaczęły się naloty i naloty trwały praktycznie, podejrzewam, że aż do połowy września. U mnie w tym roku popękały redliny i taki obrazek tutaj, co podświetlam, widzicie Państwo te redliny, otwarte wrota dla mszycy. I teraz, jeżeli ta bawełnica sobie leci, to ona, jeżeli ma coś takiego, czyli pękniętą rodlinę, to ona nie usiądzie tutaj, nie będzie tu czekać, tylko ona od razu wleci do środka i będzie się siedziała na korzeniu, czyli nie zaobserwujemy jej na główce korzeniowej, na nasadzie liści. Trudno nam jest wyczuć ten moment, kiedy ona naleci na plantację. No a wiadomo, chodzić, wyrywać marchew, robić odkrywki glebowe codziennie, no to też troszeczkę jest problematyczne, szczególnie jeśli ma się tej marchwi bardzo dużo. Także tutaj trzeba być czujnym i trzeba kierować się może troszeczkę bardziej intuicją i też no, warunkami pogodowymi. Jak wiemy, mszyca lubi, jak jest ciepło, sucho i bezwiecznie i ona wtedy nalatuje. Historia pola oraz ilość plantacji marchwi znajdujących się po sąsiedzku to też sprzyja rozwojowi tego szkodnika, rozwojowi populacji. A teraz, podobnie jak przy prezentacji z cebuli, poproszę kolegę Radka, który tym razem jest na posterunku, na czas. Ja już się z Państwem żegnam, ponieważ już nie będę się pojawiać, także wszystkiego dobrego w nowym roku i proszę Radka. Do zobaczenia w Bedniu. I do zobaczenia w Bedniu. Witam Państwa ponownie, Suchżywski Radek. Ja zanim przejdę do swoich trzech slajdów, odniosę się do prezentacji Kasi, tej marchwiowej i poprzedniej cebulowej. Kwestia preparatów. Tutaj Kasia w swoich doświadczeniach miała dużo, wykorzystywała akurat preparat, jeden z preparatów naszych biologicznych, Serenady ASO. Jak widać, w marchwi na moczniaka prawdziwego Serenady, nawet w tych trudnych warunkach, sprawdziło się dobrze, bardzo dobrze. Wytrzymało, nawet dało ten 70-procentowy poziom pezmochrony przy praktycznie 100-procentowym poziomie infekcji na poletkach kontrolnych. Natomiast to, co było widać w przypadku cebuli, tam w przypadku cebuli ta skuteczność była w granicach 40-50%. No widać tutaj, Stemphylium nie jest najmocniejszym targetem, jeżeli chodzi o działanie Serenady. Ale to też pokazuje, że to przykład Serenady, natomiast jest to taki przykład życia wzięty, gdzie widać to, jeżeli użyjemy preparatu, który dany powiedzmy szkodnik czy patogen nie jest targetem do tego, że ciężko potem jest osiągnąć tą skuteczność powiedzmy wysoką, nawet jeżeli powiedzmy dajemy bardzo dobre preparaty. Także tutaj to tak zwane właściwe pozycjonowanie jest tym kluczem do sukcesu w ochronie. I o tym proszę pamiętać, na to zwracać uwagę, żeby wiedzieć, który preparat kiedy zastosować. Także czytajcie etykiety, dzwońcie, pytajcie się producentów, przedstawicieli danych środków, czy nas, czy innych firm, jeżeli chodzi o inne produkty. Także tutaj ta wiedza jest rzeczą kluczową, zwłaszcza w tych dziwnych okresach i pogodowych i dziwnych okresach, jeżeli chodzi właśnie o dostępność substancji aktywnych czy dostępność preparatów do ochrony roślin. Szanowni Państwo, cały czas podczas tego, co mówiłem, za mną, a przed Państwa monitorami jest na widoku Visual Vellum Prime. Część pewnie Państwa zna ten produkt, bo już o tym produkcie było mówione. Natomiast ja pozwoliłem sobie do tego produktu wrócić, bo jest to produkt bardzo ciekawy, zwłaszcza w kontekście zmian, które są dosyć dynamiczne, jeżeli chodzi właśnie o dostępność, o zmiany na rynku środków ochrony roślin, o zmiany w dostępności substancji aktywnych. Rok 2023 był ostatnim rokiem, jeżeli chodzi o dostępność substancji oksamyl, czyli jednego z czołowych preparatów do zwalczania nicieni. Dlaczego wspominam? Bo Vellum Prime jest tym preparatem, który jest preparatem właśnie nematocydem zarejestrowanym w większości upraw warzyw korzeniowych, również ziemniak. Zakres restrykcyjny widzą tutaj Państwo na ekranach.
I tutaj chciałem tylko przypomnieć, przybliżyć ten preparat, że jest ten preparat dostępny. Preparat bardzo w łatwy sposób do aplikacji. Tutaj nie potrzebujemy żadnych aplikatorów do mikrogranu, jak w przypadku powiedzmy preparatów opartych o oksamylu. Jest to płynna formulacja, także zwykły, standardowy opryskiwacz, jeżeli mówimy tutaj o warzywach. W przypadku ziemniaka również może to być aplikacja na zaprawiarce, na sadzarce. Natomiast tutaj standardowo, tak jak jest na zdjęciach, na grafie, oprysk przed uprawą, uprawa, wymieszanie tego z glebą, czy to za pomocą agregatu aktywnego, czy biernego i siew. Także bardzo, bardzo prosta aplikacja. Jak wspomniałem wcześniej, nie potrzebujemy żadnych dodatkowych maszyn, narzędzi, zwykły, standardowo pryskiwacz i można jechać w pole, pryskać i uprawiać, robić zagony czy rydliny i siać. Na koniec informacja, gdzieś znalazłem to na stronach chyba UK, brytyjskich. Informacja właśnie, oni mieli wcześniej wycofany już oksamyl, także długo, długo z tym walczyli i u nich teraz Velum Prime jakby zajęło to miejsce oksamylu. Dosyć duże dawki, to oni tu w granicach powiedzmy 20, nawet do 40 kg stosowali preparatów Vidate. Natomiast jak widzą Państwo tutaj, jest informacja z gospodarstwa, opinia. Velum Prime dorównuje tutaj, jeżeli chodzi właśnie o skuteczność, preparatowi Vidate, także tutaj z całą świadomością mogę ten preparat polecić. Zobaczcie tutaj akurat na rynku brytyjskim, gdzie oni mają duże problemy z nicieniami, czy to w uprawie ziemniaków właśnie, czy warzyw korzeniowych. Tutaj preparat Velum bardzo dobrze się sprawdza. Cóż, na koniec życzę Państwu dobrego sezonu. Cokolwiek miałoby to znaczyć. Jak wiemy, każdy sezon jest dziwny, inny, trudny. Nie ma chyba sezonów łatwych. Czy dobrych plonów. Nie zawsze dobre plony oznaczają dobre pieniądze. Czasami mniej znaczy więcej, także chyba tego, czego potrzebujemy, to pewnej takiej stabilizacji. I myślę, że zapach cebuli i zapach marchwi będzie w tym roku jednak zapachem pieniędzy, także takich zapachów Państwu życzę. Dziękuję. Marcin. Dziękuję bardzo. No i taka tęcza pewnie też nad Państwem nadejdzie, także życzymy. Dziękuję. Jeszcze później poproszę o odpowiedzi na pytania do wygłoszonych prezentacji. Proszę Państwa, w tej chwili quiz i nieprzypadkowo jest ze mną tutaj naczynie sylwestrowe, w którym nasiona cebuli. Proszę Państwa, ogłaszam w tej chwili quiz. Zaplonuj cebulę Seminis. Zapraszamy do zabawy, w której należy odpowiedzieć na pytanie, ile gram nasion cebuli Rokito, Tucanon oraz Bosito jest właśnie w tym naczyniu sylwestrowym. To tak w nawiązaniu do Sylwestra i w przeddzień świąt, jakie przed nami. Proszę Państwa, odpowiedzi prosimy przesyłać na adres redakcja@ewarzywinstwo.pl. Trzy osoby, które jako pierwsze odpowiedzą poprawnie na postawione w quizie pytanie, otrzymają po dwie jednostki nasion. Jedna osoba otrzyma dwie jednostki Rokito, jedna osoba dwie jednostki Bosito i dwie jednostki Tucanon. Także bardzo proszę na odpowiedzi na quiz numer jeden. Czekamy do 5 stycznia do godziny 20. Także bardzo proszę o udział. Jeszcze raz tu pokażę, ale widzą Państwo również na zdjęciu za mną, ile nasion cebul tych trzech odmian, które przed chwilą wymieniałem, jest właśnie w tym naczyniu. Proszę Państwa, i ostatni wykład dzisiejszego webinaru. Będzie on poświęcony zarówno cebuli, jak i marchwi, ale tutaj zarówno aspekt i żywienia roślin, ale także analiza rynku. Proszę o zabranie głosu pana Wojtka, doradca firmy Yara Poland. Zwołany do odpowiedzi. Proszę bardzo, oddaję
Oddaję stanowisko i bardzo proszę o informację. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło. Dziękuję za zaproszenie. Chciałem wszystkim życzyć najlepszego w nowym roku 2024. 2023 przeżyliśmy, 2024 też przeżyjemy. Temat przekorny, nie tylko nawożenie, po części jest to wygodne dla mnie, bo ja zazwyczaj dodaję coś o nie nawozach. Dzisiaj będzie podany aspekt związany z kadmem, aspekt związany z importem, eksportem cebul i marchwi do poszczególnych krajów i delikatne i troszkę takich uwag, z którymi się spotkałem praktycznych w roku 2023, abyśmy mogli sobie przemyśleć, co będziemy robić w roku 2024. Zacznę od nietypowej prognozy pogody na rok 2024. Na Kujawach usłyszałem, więc po prostu powtórzę, im więcej zimą wody, tym więcej wiosną pogody. Ja nie przypominam sobie, żeby zimą było tyle wody, raczej śnieg, czyli woda w stanie stałym i na wiosnę były roztopy. Teraz jest zupełnie inaczej. Miejmy nadzieję, że na wiosnę będziemy mogli szybciej wejść w pole. Temat związany z kadmem jest trudnym tematem. Tutaj jest takie powiedzenie Paracelsusa, wszystko jest trucizną, nic nie jest trucizną, to dawka czyni truciznę. I pod kątem kadmu, wątku nawozowego, jest to tak naprawdę wątek fosforowy. Nawozy azotowe, czy potasowe, czy magnezowe są pozbawione metali ciężkich. Nośnikiem metali ciężkich jest fosfor. Czyli każdy nawóz, który zawiera w sobie fosfor, pod tym kątem jest nawozem podejrzanym. Z tych wszystkich metali ciężkich, bo nawet niektóre mikroelementy jak miedź jest metalem ciężkim, tylko kadm stanowi toksyczny problem. I w mojej prezentacji skupię się na kadmie. Główne źródła kadmu to jest naturalna zawartość kadmu w glebie, szczególnie w tych glebach organicznych trzeba uważać. Jednym z największych źródeł kadmu, tego bioaktywnego, są opady atmosferyczne, czyli im więcej spadnie wody, tym będzie większy problem z kadmem. Nie ma co się dziwić, że po obfitych przy roku deszczowym problemów z kadmem jest po prostu więcej. I jeśli spojrzymy na południe Polski, w tym roku była raczej deszczowa pogoda i tematów związanych z przekroczeniem, szczególnie w warzywach korzeniowych, norm kadmu jest po prostu więcej. Kiedyś tego nie było, bo nie były tak często warzywa badane na zawartość metali ciężkich. Teraz częściej są badane, nawet nowy rodzaj dopłat bezpośrednich, ekoschematy związane z rolnictwem integrowanym też się ku temu przyczyniły, bo jeśli ktoś zrobi taki ekoschemat, to najczęściej w procedurach kontrolnych musi zbadać warzywa, między innymi na zawartość kadmu, no i się okazuje, że czasami te przekroczenia się pojawiają. Na to wpływu nie mamy. Pierwszą rzeczą, na którą mamy wpływ, jest to pod kątem istotności trzecie źródło kadmu, są właśnie nawozy, które zawierają w swoim składzie fosfor. I tu naprawdę jest spore pole do popisu, natomiast też nie możemy zapominać o nawozach naturalnych, ponieważ jeśli zwierzęta będziemy żywić roślinami z gleb jakichś pobagiennych, no to w oborniku pojawią się podwyższone zawartości kadmu. Jeśli zastosujemy taki nawóz naturalny pod rośliny warzywnicze, może później być
problem. No i są jeszcze inne rzeczy, ale to już powinniśmy sobie zdawać sprawę, różnego typu odpady. Jestem w rejonie Inowrocławia. Mogę powiedzieć tylko tyle, że te najtańsze wapna posodowe pod uprawy warzyw korzeniowych czy cebuli nie powinny trafiać. Bilans kadmu jest przedstawiony na grafice i jeśli dostarczymy coś do gleby, później urośnie roślina, trafi to do łańcucha pokarmowego, czy przez jakieś przeżuwacze, mięso czy mleko, czy do bezpośredniego człowieka. I tu są właśnie ryzyka zanieczyszczeń łańcucha pokarmowego. Gdybyśmy sprawdzili sobie, gdzie mamy największe stężenia kadmu w Europie, no to widać, o, coś mi cieknęło. Największe zawartości kadmu są raczej związane z przemysłem. Tam, gdzie jest przemysł mocniejszy, tam widać, że w okolicy jest większa zawartość kadmu. Gdybyśmy to przeliczyli, że hektar jest to 10 tysięcy metrów kwadratowych, to na warstwie 20 czy 30 centymetrów mamy 3-4 tysiące ton gleby. Sprawdzając średnią zawartość kadmu w glebie, czyli 0,28 mg w kilogramie, daje nam to jakiś kilogram kadmu w glebie. To, że kadm jest w glebie, nie zawsze jest problemem. Pytanie, ile kadmu jest w formie bioaktywnej. Gdybyśmy spojrzeli na Polskę, no to widać rejon Śląska, częściowo Małopolski. To jest rejon, gdzie naturalna zawartość kadmu w glebie jest po prostu wyższa. Gdy nakładają się opady, no to tutaj często pojawia się różnica przy stosowaniu nawozów o niższej zawartości kadmu. Ten problem często nie jest przekroczony, a kiedy zastosujemy zwykły nawóz rolniczy, to niestety bywają problemy. Jakieś 2 lata temu zmieniły się dopuszczalne najwyższe poziomy kadmu, liczone w miligramach na kilogram świeżej masy. Dla marchwi akurat się nie zmieniło, nadal jest to 0,1 mg, dla cebuli 0,3, dla czosnku 0,5, dla selery korzeniowego norma się zaostrzyła, wcześniej było 0,2, teraz jest 0,15, dla korzeni buraka ćwikłowego wcześniej było 0,1, teraz jest 0,06, czyli norma też jest bardziej zaostrzona, dla korzeni pietruszki mamy 0,05. I gdybyśmy to w jakiś prosty sposób sobie przeliczyli, na przykładzie korzeni marchwi, no to jeśli mamy normę, oj, coś się wyłączyło? Mogę prosić o pomoc? Fajnie. Gdybyśmy to przeliczyli na marchew, mamy 0,1 mg kadmu, no to przy plonie marchwi na poziomie 80 ton, taka marchew może skumulować do 8 gram kadmu na hektarze. W takiej sytuacji zawartość kadmu nie zostanie przekroczona. Natomiast przy plonie 40 ton z hektara już tylko 4 gramy kadmu, jeśli marchew skumuluje, to pojawi się problem. Z takich ciekawostek, Jan Himmelsbach, jak niektórzy pamiętają, do wszystkiego powinniśmy podchodzić z umiarem. Jan Himmelsbach miał wiele takich powiedzonek, także kadm nie jest rzeczą straszną, jeśli do tego podejdziemy w jakiś rozsądny sposób. Gdybyśmy sprawdzili nawozy fosforowe, to obecnie obowiązująca norma 50 mg w suchej masie nawozu jest bardzo wysoka. Wszystkie nawozy na rynku spełniają tą normę. Jeśli sprawdzimy
Szacunkowe obecne średnie zawartości to na terenie Unii Europejskiej w nawozach jest 45 mg na kilogram fosforu. Bo tak naprawdę nie powinniśmy liczyć na całą masę nawozu, tylko właśnie jeśli fosfor jest nośnikiem tlenu, powinniśmy sprawdzać na zawartość fosforu. W Polsce mamy jedne z mniej czystych nawozów średnio na rynku. Jest to około 75 mg kadmu na kilogram fosforu. W nawozach Jary jest to 20 mg na kilogram fosforu. Kilka lat temu zaczęła się debata kątem nawozów w Unii Europejskiej. Ma zostać wprowadzony maksymalny limit na poziomie 60 mg kadmu na kilogram fosforu w przeliczeniu na P2O5. Natomiast jeśli w nawozie będzie mniej niż 20 mg kadmu na kilogram fosforu, no to producent nawozów będzie miał prawo umieścić na opakowaniu dodatkową informację, że jest to nawóz o niskiej zawartości kadmu. Jeśli spojrzymy na nawozy z Jara, no to średnio w Jarze ilość kadmu w nawozach zawierających fosfor jest poniżej najostrzejszych z limitów. Gdyby każdy rolnik chciał sobie przeliczyć, jaką dawkę kadmu wnosi, no to przy założeniu, że wprowadzimy na hektar 80 kg fosforu w P2O5, przekładając na produkt na przykład 700 kg Jaramila kompleks, to stosując standardowe nawozy na terenie Unii Europejskiej będzie to 3,5 mniej więcej grama kadmu. Jeśli sięgniemy po nawozy średnio z polskiego rynku, jest to 6 gramów kadmu. Jeśli sięgniemy po nawozy z Jara, 1,6 grama kadmu na hektar. Pytanie, czy jest to dużo, czy mało. W Jarze mamy nawozy czystsze i mniej czystsze, jeśli chodzi o zawartość kadmu. Na przykładzie Jaramila kompleks, zawartość kadmu deklarowana w karcie charakterystyki to jest poniżej 1 mg. Ja co jakiś czas sprawdzam partie, które przyjeżdżają do Polski, przeważnie jest poniżej 0,2 mg, czyli jest 5 razy lepiej ponad niż w karcie charakterystyki. Natomiast gdybyśmy to przeliczyli w dawce na hektar, no to wychodzi, że Jaramila kompleks jest naprawdę wyjątkowym nawozem, ponieważ przy dawce 80 kg fosforu w tym nawozie dawka to nawet nie 1 gram kadmu. A gdybyśmy przeliczyli tą faktyczną zawartość z ostatnich dostaw, to tam będzie 0,1 grama kadmu. Tutaj mamy przykład od jednego z producentów z Kujawsko-Pomorskiego. To jest akurat przykład z cebuli, gdzie cebula została zbadana na zawartość kadmu i możemy zobaczyć, że ilość kadmu to wyszło 0,39, czyli norma jest przekroczona i wynik jest zgodny. Tutaj kilkadziesiąt ton towaru zostało poddane do utylizacji, czyli cała partia. Sposoby, które mogą pomóc w ograniczeniu akumulacji kadmu, czyli przede wszystkim prewencja. Czyli po pierwsze wybieramy stanowiska o naturalnie niskiej zasobności kadmu. Jeśli mamy uprawy ogrodnicze, no to wybieramy nawozy dedykowane dla ogrodnictwa o niskiej zawartości kadmu. Jaramila kompleks. Kiedy mamy takie uprawy, znaczy cebula, czy jak czosnek albo marchew, to bardzo często warto pokusić się zastanowić się, co stosujemy pod ziemniaki czy pod zboża. Tutaj nawozy z serii Jaramila będą naprawdę fajnym rozwiązaniem. Tak, Jaramila Korn, Jaramila Viking. Nadmierne wapnowanie, czyli temat dążenie do pH powyżej 7,5, o ile możemy sobie na to pozwolić. No, przy marchwi pod kątem parcha niekoniecznie, ale przy cebuli może już tak. Jest to
strategia rodem z Czarnobyla. Przy wyższym odczynie roślina ma problem z pobieraniem mikroelementów, w tym metali ciężkich. Jest jeszcze jedna fajna sprawa. Kwas okrzykowy, Actisil, który zmienia morfologiczne cechy korzenia, po prostu blokuje roślinę. Czasami możemy pokusić się o interwencję. Jeśli ktoś ma Global Gap, bada zawartość, ale w pestycydach też często kadm, jeśli mamy miesiąc czy półtora miesiąca do zbiorów, roślina jeszcze przyrasta, możemy spróbować rozcieńczyć w przypadku wielkich przekroczeń, czyli sięgamy po jakieś 100-120 kg saletry wapniowej, tropikotę, no i nawadniamy. Tak lepiej? Super. Z uwag praktycznych, największa zawartość kadmu w częściach roślin to będzie zawartość kadmu w korzeniach, później w liściach, łodygach, kwiatach, najmniej będzie w nasionach. Przez to nie ma co się dziwić, że w przypadku zbóż, kukurydzy czy rzepaku problem kadmu praktycznie nie istnieje, a w przypadku warzyw największy problem dotyczy warzyw korzeniowych. Mamy też różnice w miejscach kumulacji kadmu, czyli w poszczególnych gatunkach. W buraczku ćwikłowym najwięcej kadmu będzie w miąższu, a najmniej w skórce. W marchwi będzie odwrotnie, najwięcej będzie w skórce, najmniej w miąższu. Podobna sytuacja dotyczy ziemniaków, natomiast w ziemniakach problem kadmu praktycznie nie istnieje, ponieważ w metodologii pobierania próbek do zbadania kadmu w ziemniakach po prostu bada się ziemniak po obraniu ze skórki. Dlatego ten problem jest dużo mniejszy. Co poleca Jara z takich dwóch podstawowych rzeczy? Jara Mila Complex jako podstawa dobrego programu nawożenia i Actisil. I tutaj pierwsza z takich rzeczy praktycznych, zdjęcie z kujaw z końca lipca. Możemy się zastanowić, co się stało na tym polu cebuli. Widać po prawej stronie, że zboże niedługo będzie nadawało się do żniw, a tu mamy takie pasy, gdzie cebula jest ładniejsza i takie pasy, gdzie ta cebula jest po prostu słaba. To jest przykład problemów tej wiosny, gdzie większość plantatorów naprawdę długo czekała z momentem siewu cebuli, ponieważ było zbyt wilgotno. Tu jest przykład, gdzie na pole wjechano zbyt wcześnie. Od skraja pola zazwyczaj, całe pole zazwyczaj co najmniej dwukrotnie uprawia się agregatem. Tu, gdzie cebula słabiej rośnie, po prostu koła przejechały dwukrotnie. To tu jest pomiędzy. To, co robią Holendrzy od co najmniej kilkunastu lat, to zazwyczaj koła ciągnika jeżdżą tam, gdzie nie rośnie cebula. Jeśli ktoś ma GPS na siewniku, może warto też pomyśleć o GPS-ie na ciągniku z agregatem. Jeśli agregat ma 4 metry, a siewnik 1,80 m, może warto uprawiać 3,60, tak żeby koła przy ciągniku podczas uprawy były tam, gdzie koła od siewnika, tak żeby nie zagęszczać gleby. Tu jest to samo pole w środku. No to każdy, jak uprawia, łącznie ze mną, stara się, żeby koło nie szło po pole. No tu widzimy, zadziałało. No, natomiast na takich polach czasami trafia nam się właśnie jedna taka wstążka i zastanawiamy się, co tam się stało. Zazwyczaj nadmiernie zagęszczona gleba, to samo pole z drugiej strony i też po prostu widzimy ślady po kołach ciągnika od uprawy. Jeśli ktoś ma problem z płodozmianem, z materią organiczną
w glebie. Zachęcam do poplonów oraz do tego, żeby w poplonach uwzględnić przede wszystkim owies, żyto, no i absolutna gwiazda, niestety troszkę zapomniana, wyka, jara. Pod kątem systemu korzeniowego jest to coś, co naprawdę robi robotę. Jeśli robimy płodozmian, to trzy gatunki powinny znaleźć się w płodozmianie. Wyka ze względu na głębokość korzenienia, a owies, jeśli spojrzymy na korzeń, no to nie dość, że naprawdę jest dosyć obszerny, pięknie przyrasta glebę, no to jeszcze poprawia nam tematy związane z biologią gleby. Pod kątem nawożenia jedna z najważniejszych rzeczy, no to jest oczywiście analiza gleby, żeby dostarczyć te składniki, które roślina potrzebuje. Często odczyn jest mylony z zawartością wapnia w glebie. Ja tutaj zwrócę uwagę, że czasami pod kątem chwastów możemy zastanowić się, o czym świadczą chwasty. Ja się zastanawiałem, skąd się bierze starzec zwyczajny. No, starzec zwyczajny pojawia się na stanowiskach bardzo zasobnych. No, zazwyczaj stanowiska pod cebulę są bardzo zasobne, no to nie ma co się dziwić, że starzec też się pojawia. Ale to jak spojrzymy pod kątem gleb, gdzie mamy zazwyczaj wskazanie na niedobór wapnia w glebie, jeśli mamy skrzyp polny na polu czy rdestówkę, jest to naprawdę silny sygnał, żeby zastanowić się, czy nie tylko wapnowanie, ale również uwzględnienie salet wapniowych w nawożeniu. Ostatnia część, może przedostatnia część prelekcji, są to trendy rynkowe. Import, eksport, w tym przypadku akurat marchew i rzepa. Wiemy, że rzepy prawie się nie importuje, eksportuje. Ponad 99% danych odpowiada za marchew. Jeśli spojrzymy, to są miesiące w roku, przeważnie pierwsze półrocze, gdzie w ciągu miesiąca, tu po lewej stronie jest ilość w tysiącach, ilość w tonach, w ciągu miesiąca są takie sytuacje, że importujemy do Polski ponad 10 tysięcy ton. W roku 2023 w czerwcu zaimportowaliśmy 16 tysięcy ton marchwi. Po prawej stronie wykresu mamy cenę i widzimy, że w październiku ta cena po prostu spadła. Natomiast tam, gdzie były główne wolumeny importu, widzimy, te ceny są około 3 zł. Jeśli spojrzymy na rok 2022, to widać tutaj przez te czterolecie był dołek cenowy, teraz jest dużo lepiej. Jeśli zastanowimy się, skąd w Polsce pojawia się marchew, to są te same cyfry, tylko z podziałem na kraje, więc głównym źródłem importu do Polski są te niebieskie słupki, jest to Holandia, drugim są Włochy. Natomiast można się zastanowić, co się stało, że w roku 2023 do Polski wjechało też spore ilości towaru z Białorusi. Gdy popatrzymy na bardziej szczegółowe dane, trzymając się jednego głównego importera, czyli Holandii, dominuje tutaj oczywiście pierwsze półrocze, ale jak spojrzymy na rok 2002 i poziom ceny, no to Holandia w pierwszym półroczu do Polski, ten towar z Holandii wjeżdżał po jakieś złoty 10. Im to się opłacało. Pytanie, jak będzie dalej. Jeśli spojrzymy na eksport, eksport przeważnie był na poziomie około 2000 ton. Natomiast tu w roku 2022 coś się wydarzyło i w roku 2023 też się coś wydarzyło. Jak wiele osób się domyśla, co się stało w Polsce, gdzie Polska głównie eksportowała towar do Słowacji i do Czech, pojawił się nowy kierunek eksportu. Była to Ukraina. Naprawdę całkiem spore ilości towaru wyjechały do Ukrainy, bo mieliśmy miesiące, gdzie wyjeżdżało ponad 5 tysięcy ton i to sprawiło to, że ceny marchwi się podniosły i to istotnie.
Jeśli spojrzymy na eksport do Ukrainy, widzimy trend cenowy. Trend cenowy widać, że zbliża się w tym momencie do 2 zł, natomiast w tym momencie ilości są bliskie zera. Jeśli spojrzymy na drugi gatunek z dzisiejszego webinarium, czyli cebulę, to dla cebuli możemy zobaczyć, że przy imporcie ten import rośnie. Średnio jest to prawie 15 tysięcy ton na miesiąc. Rocznie Polska importuje przeważnie jakieś co najmniej 150 tysięcy ton cebuli. Rok 2022 był wyjątkowy, bo import przekroczył 200 tysięcy ton. Natomiast jeśli spojrzymy na cenę importu, no to w tym momencie import zbliżył się do około 1 zł. Skąd Polska głównie importuje cebulę? Przede wszystkim niebieskie słupki, czyli Holandia. To jest główny kierunek importu. No i tu możemy się tylko domyślać, że jest to głównie towar z odsortów, który trafia do obierania. Tutaj przedstawię kilka bardziej szczegółowych danych. Jeśli spojrzymy, krajem numer 3 w imporcie do Polski jest Rosja. I widzimy, że w roku 2023 był taki miesiąc, gdzie 6 tysięcy ton z Rosji przyjechało do Polski. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na ceny, to widzimy w październiku towar z Rosji wjeżdżał do Polski po niecałe 60 groszy. Mamy temat Egiptu, który czasami się pojawiał. Natomiast widzimy, że w 2023 roku były 2 miesiące, gdzie poziom importu z Egiptu zbliżył się do 1600 ton. Mieliśmy plotkę na rynku, że jedna z większych sieci na początku roku ściągnęła ponad 100 tirów cebuli. Widać, że jest tutaj odzwierciedlenie w danych. Jeśli spojrzymy na poziom cenowy, ten towar wjechał do Polski po około 3 zł. I w jakiś tam sposób ustabilizował cenę w Polsce. Także niebezpieczeństwo, które istnieje pod kątem importu, jest takie, że jeśli w Polsce cebula w cenie przekracza 2 zł, to pojawiają się różne dziwne kierunki importu, w szczególności w sytuacji, gdzie producenci cebuli zamykają magazyny i ograniczają dostępność towaru na rynku. Widzimy też takie egzotyczne kraje jak Uzbekistan. W jednym z miesięcy ponad 1000 ton z Uzbekistanu wjechało do Polski. Jest też Kazachstan. Ilości są mniejsze, ale widzimy, że to też jest raczej cebula na obieranie, bo poziom ceny oscyluje w około 1 zł. Tu możemy się zastanowić, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Producenci jabłek pewnie powiedzieliby, że to jest dobrze, bo całkiem sporo jabłek z Polski wyjeżdża do Kazachstanu. No i w kierunku powrotnym no coś kierowcy zapewne chcą przywieźć do Polski. Częściowo jest to zapewne cebula. W roku 2023 pojawił się też taki wątek chiński. Widzimy, pojawiło się w Polsce kilkaset ton cebuli z Chin. Była to, jak fizycznie miałem okazję zobaczyć, głównie cebula obrana. Jeśli spojrzymy na poziom ceny, no to w kwietniu mamy jakieś 5 kontenerów czy 6, 120 ton w cenie 2,50. Natomiast tutaj już było około złotówki za obraną cebulę. Widać, ten import się nie utrzymał. Widocznie jakość tego towaru jest nie do końca akceptowalna przez polski rynek. Natomiast doniesienia światowe mówią o tym, że Holendrzy mają problem z eksportem. Pokażę też eksport cebuli do Polski. Troszkę maleje do Holandii. Zapewne Holandia ma problem z eksportem przez Chiny. Jeśli spojrzymy sobie na eksport total, widzimy, że to jest cena na poziomie około 4 zł. O, poprawię mikrofon. Uh-huh.
I główne kierunki eksportu to jest Holandia i Wielka Brytania. Natomiast w roku 2022 i 3 pojawił się nowe miejsce, szary kolor, jest to Ukraina. I ilość towaru, która została wyeksportowana do Ukrainy, przekroczyła nawet 50 tysięcy ton. Jeśli popatrzymy sobie na wolumen, który jest produkowany w Polsce, ponad 600 tysięcy ton, no to 8% towaru wyjechało na Ukrainę i to podniosło cenę cebuli. Pytanie, czy znowu eksport do Ukrainy się powtórzy? Jeśli nie, jest to czynnik, który będzie ograniczał czy stabilizował cenę cebuli, nie pozwoli jej wystrzelić. Jeśli spojrzymy sobie na kierunki eksportu dokładniej, widać, że eksport do Holandii w październiku cena spadła najprawdopodobniej za obronną cebulę, bo to jest 4 zł, więc nie ma co się dziwić. Tutaj były miesiące, gdzie ta cena przekraczała 6 zł za kilogram. W Wielkiej Brytanii tu jest spora nadzieja. Widzimy, po obniżeniu ceny cena delikatnie się podniosła, pewnie ustabilizowała. Wielka Brytania jest jednym z najbardziej wymagających rynków. Rynek jest wymagający z tego powodu, że Brytyjczycy chcą zero pozostałości. Jeśli widzimy i wolumenowo odzyskujemy rynek, to jest rynek, który jest bardzo wymagający z uwagi na zero pozostałości i potrafi za dobry towar więcej zapłacić. Eksport do Ukrainy, głównie rok 2022 i pierwsza połowa roku 2023. Natomiast w tym momencie widzimy w październiku delikatnie eksport ruszył. Może to zwiastować, że cena cebuli nie spadnie. I tu jest ostatni aspekt prezentacji. Coś, do czego będę namawiał, może nie na całe pole, tak jak tutaj, ale do spróbowania. Temat fertygacyjny, zdjęcie z połowy maja tego roku. Widać, że to nie są plantacje półhektarowe czy hektarowe, ale również większe. Tu są zdjęcia z Lubelszczyzny. Tutaj jest przykład z rejonu Słupcy. Po lewej stronie bez nawadniania, po prawej linie kroplujące plus fertygacja. Tu jest przykład z Kalisza, po prawej stronie jest poprzeczniak, po lewej plantacja cebuli na liniach kroplujących, a w głębi widzimy fizycznie piwot centralny, więc doświadczenia są w różnych wariantach. Tu tutaj po prawej stronie coś, co często można było zobaczyć w Polsce, no niestety cebula nie dorosła. Tutaj jest przeczniak, ale przeczniak nie jest zajeżdżony, wszyscy widzą po lewej stronie ten pas do nawracania, tylko to po prawej stronie po prostu nie było nawadniane. Program, standardowy program nawożenia cebuli jest dostępny na stronach internetowych Jara w takim przewodniku po cebuli. Jest też ten aspekt fertygacyjny wskazany w naprawdę wielkim uproszczeniu. Jeśli ktoś dysponuje wynikami z analizy gleby metodą ogrodniczą i pełnymi wynikami z analizy wody, zachęcam do indywidualnych konsultacji, żeby dobrać właściwy program nawożenia. Życzę sukcesów w roku 2024, a jeśli wszystko zrobicie dobrze, to tak jak na tych jabłkach, również na cebuli czy marchwi może pokazać się o to swoisty certyfikat jakości. Dziękuję bardzo. No i zachęcamy do zadawania pytań. Będziemy mieli panel, tak? Tak, oczywiście. Na ten moment bardzo dziękuję, Wojtku. Proszę państwa, jesteśmy w tej chwili na etapie po wszystkich prezentacjach przewidzianych na dzisiejszy webinar. Dziękuję za udział w pierwszym quizie, ale tak jak powiedziałem, mamy dzisiaj przygotowane dla państwa trzy takie quizy i dlatego przejdziemy do kolejnego. Quiz numer 2, tym razem marchwiowy.
prosimy o podanie informacji, ile gram nasion marchwi, karuba, karibu oraz karlano jest w naczyniu sylwestrowym. Zdjęcie, myślę, dobrze widoczne. Dla trzech osób organizatorzy przewidzieli nagrody w postaci dwóch jednostek odmiany karuba, karibu i karlano. Dwie jednostki po 100 tysięcy nasion. Odpowiedzi prosimy kierować na mailowo na adres redakcja@ewarzywinstwo.pl. Tylko te są brane pod uwagę. Bardzo proszę, te odpowiedzi możecie Państwo dosyłać do jutra, do godziny 20. 5 stycznia, godzina 20. Proszę pamiętać, ile gram nasion marchwi jest tutaj w tym naczyniu. Proszę Państwa, ja w tym momencie będę prosił poszczególnych prelegentów i odpowiemy na kilka pytań, które padły podczas webinaru. Ja bardzo już teraz dziękuję za Państwa tak bardzo liczną obecność na tym webinarze. Ja rozumiem, że Państwo mają bardzo dużo spraw na głowie, między innymi przygotowanie towaru po świętach, pod nowe zamówienia, inne sprawy administracyjne itd., itd. A mimo to znaleźli czas, są z nami. To jest dla nas bardzo miłe i cenne. To, co powiedziałem na samym początku. Dziękuję Wam za to, że cały czas jesteście z nami, wspieracie nas, ale także korzystacie z tego, co dla Was przygotowujemy. To dla nas bardzo wyjątkowe i to mnie bardzo cieszy. Dziękuję bardzo. I nie przedłużając, bardzo proszę w tej chwili pana Mariusza. Dziękuję Mariuszu za bardzo dobrą prezentację. To było także w wypowiedziach tutaj podczas webinaru, podkreślane przez naszych słuchaczy. Trzy pytania, może cztery. Pytanie od pana Piotra. Co polecacie na słabsze gleby bez możliwości podlewania, z możliwością przechowywania do stycznia, lutego? Ja tylko powiem, że będziemy odpowiadali w kolejności wygłaszanych referatów, czyli w tej chwili cebula, następnie marchew i na końcu wykład nawozowy. A więc odpowiadając panu Piotrowi, no tak jak już tutaj wspominałem. Może do mikrofonu będzie. Mhm. Tak jak już tutaj. Nie działa? Halo? Nie działa. Może ten drugi? Raz, raz. A, przepraszam. Tu mamy mikrofon. A, okej. Okay. Nadgorliwość. No. Więc tak, odpowiadając panu Piotrowi na pytanie, jaką odmianę polecamy na stanowiska nienawadniane, tak? Tak, na słabsze gleby bez możliwości podlewania, ale właśnie z tą opcją dłuższego, znaczy przechowywania do lutego, tak? Tak, no tutaj panie Piotrze, tak, opcja jest tylko jedna, tą, o której wspominałem już w prezentacji, czyli Riesburger, odmiana SV3557. Jeżeli to stanowisko rzeczywiście tutaj jest dużo słabsze, to też zalecałbym zmniejszyć troszeczkę zagęszczenie, gdzieś koło 2,5-2,6 jednostek i myślę, że tutaj odmiana 3557 spokojnie sobie poradzi. No a przede wszystkim ma pan pewność, że będzie pan ją mógł przechować do marca lub do kwietnia. Czy jeszcze jakaś inna odmiana poza tą? Jeżeli tutaj mówimy o takim dłuższym przechowywaniu, bo pan Piotr wspominał o tym dłuższym przechowywaniu, to ten Riesburger jest najbezpieczniejszą odmianą. Myślę, że warto byłoby też tutaj spróbować odmiany Lovito, bo ze względu na bardzo mocny system korzeniowy potrafi ona sobie poradzić naprawdę w ekstremalnych warunkach i również zalecałbym trzymać się tego zagęszczenia. Tutaj właśnie myślałem po tym wykładzie. Kolejne pytanie od Piotra Chojnackiego. Najciekawsza odmiana cebuli na bardzo wczesny wysiew. A cóż, to jest takie chwytliwe dosyć pytanie. Bardzo wczesny wysiew. Może pan Piotr też miał na myśli bardzo wczesną odmianę, ale tutaj jeżeli chodzi nie jest to doprecyzowane. Tak, bardzo, bardzo wczesny wysiew. No tutaj, panie Piotrze, no zostają odmiany w typie Riesburger, bo musimy pamiętać, że odmiany w typie hiszpańskim lub miksy typu amerykańskiego, tutaj zalecamy ten wysiew po 10 kwietnia. Natomiast w przypadku Riesburgerów nie mamy tego ryzyka jarowizacji, więc możemy je siać nawet tutaj w okolicach 20 marca. Tutaj może pan wybierać z różnych odmian
czy potrzebuje pan wczesną odmianę, czy na dłuższe przechowywanie, czy na bardzo długie przechowywanie. To już można sobie swobodnie dobierać, ale na taki bardzo wczesny wysiew zostaje typ Riesburgera. I kolejne pytanie, tym razem od pana Mariusza. Pan Mariusz pyta, którą odmianę cebuli polecicie na najdłuższe przechowywanie do czerwca i na wysokie pryzmy? No tutaj odpowiedź jest bardzo prosta, jedna. Tą odmianą jest odmiana Rokito. Ja to powtarzam od kilku lat, że to jest odmiana naprawdę na bardzo, bardzo długie przechowywanie. Zdarzało się nawet, że magazyny były otwierane w lipcu z Rokito. Przede wszystkim nie odgniecie się, bo ona jest bardzo twarda i zachowa do końca swoją jakość. Będzie trzymała łuskę. I co jeszcze warto podkreślić? Pryzma w wysokości 4-5 metrów nie jest dla niej żadnym jakby to wyzwaniem powiedzieć, a myślę, że warto mieć to na uwadze, bo niektórzy pewnie nie zwracają na to uwagi, ile strat jest w trakcie przechowywania, po przechowywaniu, właśnie na tych dolnych warstwach na pryzmach, gdzie jest bardzo dużo cebul zgniecionych i to po prostu jest naturalnym takim odpadem. Więc zwracajcie państwo na to uwagę, bo to jest bardzo istotny element, a to wszystko po prostu są wasze czyste pieniądze, wasz dochód. Proszę państwa, na pozostałe pytania, które padły odmianowe do pana Mariusza, to ustosunkujemy się w późniejszym terminie. Natomiast ja tylko jeszcze dwa krótkie pytania. Cebula, to zapach pieniędzy w 2024 roku, tak czy nie? Myślę, że tak. Marchew, to zapach pieniędzy? Tutaj myślę, że zdecydowanie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, i teraz prosiłbym panią Kasię Gładką-Kubiak. Mamy tutaj jedno pytanie. Jedno, ale rozbudowane i bardzo ciekawe. Pani Kasiu, teraz mikrofon będzie potrzebny. No zaraz sprawdźmy. Nie? O, teraz. O, jest. Ja myślałam, że razem z kolegą tu zostanę. Tak, a nie, oddzielnie tym razem. Pani Kasiu, pytanie od Marcina. To nie ode mnie, od uczestnika webinaru. Jak najlepiej poradzić sobie z chorobami odglebowymi w marchwi? To może na to pytanie w pierwszej kolejności proszę odpowiedzieć, bo kolejne jest o szkodnika, więc może rozdzielmy to. To znaczy, to zależy jakie te choroby, tak? Jakie choroby odglebowe tu w marchwi, no bo to nie wiem, czy to chodzi o choroby pojawiające się, rozumiem, w trakcie przechowania, czy jest to zgnilizna twardzikowa, czy jest to rizoktonia, czy jakiekolwiek inne choroby, tu by przydało się sprecyzować. Ja polecam może kontakt osobiście ze mną. U nas na stronie mailowej jest do mnie numer telefonu, także tą osobę, jakbyśmy tu doprecyzowali, o co dokładnie chodzi, o jakie choroby pojawiające się. Może to być głównie problem z tym, że mamy patogena w glebie, tak? I tu przydałoby się zastosować jakieś zmianowanie, czy jakąś zmianę, nie wysiewanie marchwi na tym samym stanowisku przez kilka lat. I wtedy byśmy mogli sobie w ten sposób poradzić z chorobą, jeżeli oczywiście są takie możliwości w gospodarstwie. Ale tutaj zachęcam osobę pytającą do kontaktu bezpośrednio ze mną. Na stronie internetowej AgroBayer jest do mnie numer telefonu, także zapraszam. Dziękuję. I kolejna część tego pytania. Kiedy i w jaki sposób radzić sobie z bawełnicą w marchwi? Pani powiedziała, że jest to bardzo proste. Jest bardzo proste. Jeżeli bawełnica pojawia się tak, że ona nalatuje, mamy dwa naloty w sezonie i te naloty widzimy, tak? Czyli jeżeli ona pojawia się na tej główce korzeniowej, przy nasadzie liści, widzimy, pojawia się bawełnica, dajemy pyretroid. A później po jakichś 10 dniach dajemy preparat, przykładowo preparat Movento, który bardzo dobrze działa, krąży w dół korzenia i zwalcza nam tą mszycę, która już weszła niżej, siedzi na korzeniu. Gorzej jest, jeżeli te naloty są małe, trwają praktycznie od początku sierpnia aż do połowy września. Nie widzimy, trudno nam jest wyczuć ten moment, kiedy bawełnica nalatuje, albo nalatuje ona bardzo często i już musieli bardzo dużo tych zabiegów pyretroidem zrobić. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że preparat Movento działa wgłębnie, tak? Czyli on krąży z sokami. Tutaj on też trafia do tej mszycy, która już zeszła nisko, znajduje się
znajduje się na korzeniu, możemy tam dotrzeć z substancją aktywną, a poza tym mówię, to działa bardzo długo, tak, czyli do 21 dni. Także tutaj, jeżeli widzimy mszycę na, że tak powiem, na liściu, na główce korzeniowej czy na redlinie, bo ona często też tam siedzi, wtedy pyretroidy. A jeżeli tego nie widzimy, to Movento, można tu dwa zabiegi w sezonie zrobić i poradzimy sobie, tak. Pani Kasiu, myślę, że po informacji odnośnie zwalczania bawełnicy zadzwoni do pani nie tylko Marcin. Dobrze, ja będę czekać. Bardzo dziękuję za pięknie przedstawione prezentacje, za ich przygotowanie. Dziękuję bardzo. I proszę teraz pana Radka Suchorzewskiego. Tu mamy kilka pytań. Panie Radku. Tak, chyba ten. Nie wiem, czy tutaj koleżanka wyłączyła, czy nie. O. Teraz? Teraz, tak. O, mamy to. Pytanie od pana Michała. Czy planowane jest wprowadzenie nowych środków ochrony roślin w uprawie cebuli, ewentualnie rozszerzenie rejestracji już obecnych? Tak, mamy w planach, ale to jest gdzieś chyba rok 27, preparat biologiczny. Natomiast co do innych, pewnie po 27 fungicyd, także to jeszcze trochę, na razie nie mogę za dużo powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o rozszerzenie rejestracji, to co Kasia miała w swojej prezentacji, gdzie był pod takim kodem buy test, to jest produkt, który w tej chwili już jest na rynku, jest to, powiem, preparat Propuls, który ma stosowanie nie tylko w rzepaku, w innych również roślinach rolniczych, ale od 2 lat również ma rejestrację, rozszerzenie rejestracji w ziemniaku przeciwko alternariozie. I również czekamy na rozszerzenie rejestracji właśnie w cebuli na Stemphylium. Dlatego właśnie ten preparat również znalazł się w naszych kombinacjach doświadczalnych. To, co właśnie dzisiaj Kasia państwu pokazywała. Także tu mowa, mówiąc o rozszerzeniach, mówię o właśnie rozszerzeniu Propulse w cebuli. Dziękuję. Tu już częściowo odpowiedział pan na kolejne pytanie postawione przez Bartłomieja, który pyta, czy testują państwo nowy fungicyd. Może tak, jednak troszeczkę to jest, więcej tam pan powie. Tak, to jest właśnie fungicyd Propuls, który no do tej pory gdzieś tam do 2 lat wstecz głównie miał zastosowanie w uprawie rzepaku i powiedzmy innych roślin rolniczych, słonecznik. Natomiast od 2 lat możemy go i producenci ziemniaka stosują go również w ziemniaku przeciwko alternariozie. To, co widzimy, to, co na przykład widzimy w ziemniaku, bo również Kasia takie doświadczenia robi, nie tylko to działanie na główny target, czyli na alternariozę, ale również bardzo dobrze radzi sobie z ograniczeniem szarej plesi na ziemniaku. O tym się nie mówi, tego producenci nie widzą, bo nie znają objawów. Natomiast jak przyjrzymy się na objawy, które nie są alternariozą, nie są to również zarazą ziemniaka, jest to często gęstwie właśnie szara pleś. Także tutaj jako taki dodatkowy target, gdzie w zeszłym roku było tego sporo, także widzimy, że tutaj Propulse doskonale z tym radzi. No i w cebuli głównie tutaj walczymy o Stemphylium. Nie jest to mączniak rzekomy, to nie jest, powiedzmy, target dla tego typu produktów, natomiast, powiedzmy, szara pleś jako tak zwany side effect, alternarioza i Stemphylium to będą główne targety, jeżeli chodzi właśnie o Propulsa. Dziękuję. Kolejne pytanie. Witrus. Co oznacza, że odmiana jest odporna na jakąś chorobę grzybową? Odporna znaczy odporna na porażenie przez danego patogena, czy odporna to znaczy mniej wrażliwa na efekt porażenia? No, dosyć naukowe pytanie. Tak, to mamy konkretne same pytania. To znaczy, bałbym się tutaj używać słowa odporność. Tu pewnie koledzy Mariusz i Piotrek jako branża nasienna mieliby tutaj coś więcej do powiedzenia, ale często tak słyszę, jak właśnie gdzieś tam tutaj branża nasienna, mówiąc o swoich odmianach, tutaj te, powiedzmy, cechy, walory prezentując, mówisz, że odmiana odporna. Bałbym się, to jest zbyt daleko idące
taka daleko idąca obietnica. Jedynie odmiany GMO są odporne. Tutaj czy mówimy powiedzmy o genach powiedzmy kukurydzy MON46 czy innych generalnie tutaj ta hodowla właśnie na etapie tej powiedzmy typowo modyfikacji genetycznych możemy takie powiedzmy zmiany wprowadzić, że mamy odporność na czy to na powiedzmy glifosat czy na szkodniki. Czy w kukurydzy, w soi generalnie w tych dwóch gatunkach powiedzmy jest ta odporność wprowadzana. Natomiast w przypadku powiedzmy innych roślin uprawnych, w tym powiedzmy warzyw, no tutaj bym raczej szedł w stronę jakby tolerancji i wtedy mówimy, no wiemy, wyższa czy niższa tolerancja. Było też to widać na prezentacji Kasi Cebuli, gdzie Kasia pokazywała powiedzmy te trzy typy odmian i ta wrażliwość powiedzmy na Stemphylium. Było to bardzo dobrze widać na przykładzie powiedzmy tego pierwszego słupka, czyli kontroli, gdzie odmiany powiedzmy typu Ringsburger z racji swojej powiedzmy no właściwości fizjonomii budowy liścia mocnego wosku, mocnej powiedzmy budowy liścia, innej budowy liścia troszeczkę, one tą tolerancję na Stemphylium miały dużo wyższą niż powiedzmy druga odmiana, czyli ten powiedzmy miks typów amerykański i Ringsburger versus powiedzmy ta trzecia, gdzie te typy właśnie typowo hiszpańskie, gdzie ten bardzo szybki przyrost, bardzo delikatny liść, delikatny powiedzmy nalot woskowy, gdzie one widać były, że ta wrażliwość na choroby jest największa. Także tu już mamy to. Mówiąc powiedzmy tutaj wracam do cebuli, o chorobach odglebowych, czy to fuzarioza, czy powiedzmy różowienie korzeni. Tutaj akurat te odmiany typu właśnie hiszpańskiego, które mają bardzo mocny system korzeniowy, no one gdzieś powiedzmy wygrywają tutaj z Ringsburgerami. Także no, nie ma odmiany idealnej, jeżeli powiedzmy jest odporność na coś, czy jest dobry plon, dobry smak, jest jakaś z drugiej strony wada, że jest wrażliwość powiedzmy na inne rzeczy. Tak samo wiele odmian powiedzmy, ja widziałem jednokrotnie na polach, pamiętam w Polfarmie, pozdrawiamy Pawła Gulczyńskiego, na jego polach tych torfowych, on wie gdzie to jest. Ja widziałem marchwi, kilka odmian marchwi, gdzie odmiana tylko jedna w środku była zjedzona przez sarny, a reszta była zostawiona, także musiały być tak smaczne, że tą odmianę tylko wybrały. Także no widać tutaj nie ma, natomiast jest to takie no, dosyć, rzekłem, naukowa debata, mówiąc o tolerancji, odporności. Natomiast no, są odmiany, które są mniej czy bardziej podatne. No, widzimy na przykład to w tamtym roku, jak mieliśmy różne odmiany, powiedzmy poletka w bednie z marchwiami, mączniak prawdziwy. Widać było, gdzie powiedzmy przy takim samym poziomie ochrony były odmiany całkowicie łąką jakby posypane, a na innych nic nie było. Także tutaj to wynika jakby już ze samej hodowli, z tak zwanych rodów, z genetyki, z jakiej powiedzmy odmiany się wywodzą. Także tutaj no, nie ma takiej jednoznacznej powiedzmy odpowiedzi, że jest tak czy tak, to już tak pewnie hodowla tak to jest złożona, że niestety no, są odmiany, które mają pewne walory, ale z drugiej strony mają pewne wady. Także dopóki tutaj powiedzmy operujemy normalną tą hodowlą, mówimy tutaj o hybrydach, o tej powiedzmy drodze selekcji, nie GMO, to tak dalej z tym będzie. Na początku webinaru mieliśmy wspomnienie no, dużego wydarzenia tutaj krajowego, ale także i echem odbiło się to międzynarodowo. Mówię o Warzywa w Centrum. Czy ten projekt będzie kontynuowany w roku 2024? Czy będzie ta możliwość zdobywania tam wiedzy? Bo... To znaczy tak, no, bedno będzie otwarte. Kasia jest, także i bedno jest. Natomiast czy to będzie taka forma, jak to było w 23, zobaczymy. Nie chcemy pewnych rzeczy no, kopiować, iść na łatwiznę i robić takich samych rzeczy co roku. Chcemy stworzyć coś innego, także jesteśmy w trakcie powiedzmy no, rozmów, dyskusji z kolegami z Seminisu, również od nas, z ludźmi i jak, w jakiej formie chcemy będą zaprezentować. Ale tak, czy to będzie w takiej, czy w innej formie, będą zawsze jest do Państwa dyspozycji, także zapraszamy. Dziękuję bardzo. Również dziękuję za przygotowanie informacji i przekazanie ich w taki praktyczny, przystępny sposób. Bardzo dziękuję. I proszę Piotra Dudkowskiego,
Mamy kilka pytań. Widzimy, że marchew wzbudza duże zainteresowanie. Panie pierwsze pytanie od Damiana. Jakie zagęszczenie polecacie dla karwory do zbioru bardzo wczesnego? Czy ta karwora, wczesne siewy. I tutaj, jeżeli Państwu zależy na tym najszybszym wypełnieniu, być pierwszym na rynku, no to to zagęszczenie będzie niższe. Tutaj mówimy o 800 tysięcy, 900 tysięcy sztuk na hektarze. Pytanie od Andrzeja. Jakie byłoby optymalne zagęszczenie siewu dla karibu? Karibu jest świetną odmianą z racji na jej adaptację i do różnych typów gleby i do terminów siewu. I tutaj ona sobie poradzi na różnych stanowiskach i przeprowadziłem takie próby zagęszczeniowe z mierzeniem plonu, porównując różne zagęszczenia i najbardziej na optymalnym i najlepszym dla niej było 1 200 000. Znam producentów, którzy robią to w wyższym poziomie, 1 300 000, 1 400 000, ale tutaj też w zależności, gdzie Państwo chcą sprzedać tą marchew, jaki będzie finalny odbiorca, jeżeli zależy na fajnej, cienkiej marchwi, która ma się zmieścić do tego pudełka, czy to jest w te plastikowe małe pojemniki, no to robimy gęściej, możemy wtedy nawet te 1 400 000 zrobić, ale takie optymalne, uniwersalne 1 200 000. Dziękuję. To na ten moment wszystkie pytania. Jeszcze tylko dwa krótkie ode mnie. Cebula, zapach pieniędzy w 2024 roku według Pana? Jak najbardziej tak. Marchew? Marchew, myślę, że również będzie to dobry wybór. Produkcja jest na stałym poziomie. Trzeba postawić na dobre odmiany i uzyskać super jakość i wtedy nie będzie problemu ze sprzedażą i utrzymaniem ceny na wysokim poziomie. Dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie tego webinaru, za przekazaną wiedzę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz pana Wojtka. Na WhatsAppie przysłałem. Aj, to teraz tutaj przeproszę na momencik. To ja może tylko to pierwsze pytanie. Proszę. Tutaj mamy pytanie od pana Huberta. Czy spotkali się państwo z inhibitorem nitryfikacji azotu w nawozach? Jaki on ma wpływ na plon, na jakość? Jakie jest działanie nawozu właśnie z tym inhibitorem? Inhibitor dotyczy amidowej formy azotu, czyli po prostu mocznika. Nie ma inhibitorów w saleczanej czy amonowej formy azotu. Jest kilka typów inhibitoru. Jeśli dobrze pamiętam, w pytaniu chodziło o inhibitor nitryfikacji. Możemy prześledzić proces przejścia azotu. Najpierw, jeśli podamy formę amidową, jest hydroliza, wtedy pH idzie znacząco do góry, później jest właśnie nitryfikacja. Jeśli podajemy inhibitor, to wydłużamy ten proces. Proces nitryfikacji jest uzależniony od dostępności wilgoci, jak i temperatury. Im jest niższa temperatura, tym dłużej trwa. Literatura podaje, że bez inhibitoru ten proces trwa od tygodnia do 6 tygodni, gdzieś tam w temperaturach między 5 a 25 stopni Celsjusza gleby. Tylko tutaj uwaga, coś, o czym bardzo często zapominamy, to dotyczy 50% azotu. Jeśli weźmiemy sobie pod uwagę, że zastosujemy jakiś mocznik w cebuli czy marchwi, gdzie ten 50% azotu przechodzi z formy saleczanej do amonowej w ciągu kilku tygodni, no to nie ma co się dziwić, że mocznika się nie stosuje w warzywach. Z jednej strony, bo mamy straty gazowe do atmosfery w postaci ulatniającego się amoniaku, który jest fitotoksyczny dla siewek. Inną rośliną, której w Polsce jest 250 tysięcy hektarów, jest burak ćwikłowy. Nikt przed siewem w buraku ćwikłowym z uwagi na zdziesiątkowanie wschodów i obsady nie będzie stosował mocznika. Tym
podobnie w marchwi i w cebuli. Natomiast w warzywach jest jeszcze jeden aspekt, bo buraków nie przechowujemy, co najwyżej na chwilę w pryzmie. Natomiast jeśli później pojawi się azot, a już to jest przy zwykłej formie amidowej, przy zwykłym moczniku, jeśli dodamy inhibitor i wydłużymy ten proces jeszcze bardziej, ten azot pojawi się dla rośliny w późniejszej fazie, no to możemy zapomnieć o gwarancji przydatności takiego towaru do przechowywania. Także na pewno o tym słyszeliśmy, na pewno jest to praktykowane, ale bardziej w ziemniaku, bardziej w kukurydzy, częściowo też w zbożach i w rzepaku. W jarze jest prosta zasada. Amidową formę azotu powinniśmy wymieszać z glebą, co jest praktykowane w ziemniaku i w kukurydzy. Kukurydza duża siewka, więc ta forma amonowa niekoniecznie ją uszkodzi, bo jest bardziej odporna. Mhm. Natomiast w rzepakach czy w jęczmieniu niekoniecznie. Tu ze względu na spore straty i pomijając ostatnie 2 lata, to by się zgadzało. Natomiast w ostatnich 2 latach ceny nawozów wystrzeliły. Mocznik jest dostępny z źródły z różnych dziwnych krajów, takich jak Oman czy Uzbekistan w Polsce w niższych pieniądzach, czy przede wszystkim z Rosji, bo do Polski cały czas pojawia się mocznik rosyjski, który jest po prostu tańszy. I jeśli coś jest tańsze, to po prostu kusi. Dziękuję bardzo za te objaśnienia. I teraz kolejne pytanie. Jakie badania na zawartość składników w glebie przeprowadzić w uprawie marchwi i cebuli? A to bardzo fajne pytanie, dziękuję. Tu jest odpowiedź bardzo prosta. Analiza gleby metodą uniwersalną, na przykład w okręgowej stacji chemiczno-rolniczej. Kosztuje to 52,48 brutto, z tego co pamiętam. Mamy tam zawartość, informacje o odczynie nie w kacelu, tylko w wodzie. Mamy informację o zawartości fosforu, potasu, magnezu. Natomiast dodatkowa jest informacja o zawartości rozpuszczalnych form wapnia w glebie, co jest bardzo cenne, oraz zasoleniu gleby. Jeśli ktoś myśli, w szczególności w marchwi, o przechowywaniu, ale również w cebuli, to taką analizę uniwersalną warto rozszerzyć o badanie zawartości próchnicy. Wtedy takie badanie kosztuje niecałe 80 zł. A czy mikroskładniki, przypuśmy bor w marchwi, czy te poziomy zawartości tych pierwiastków w glebie są dostateczne w glebach w Polsce? Mikroskładniki oczywiście możemy zbadać, natomiast w przypadku boru wiemy doskonale, że ponad 90% gleb w Polsce ma niską zawartość boru. Jeśli ktoś uprawia warzywa, też zazwyczaj systematycznie wapnuje i na glebach świeżo zwapnowanych też mamy problem z niedoborem mikroelementów, no poza molibdenem, i w związku z tym najzwyczajniej w świecie za 100, 300 czy 500 zł możemy te mikroelementy uwzględnić w nawożeniu pozakorzeniowych i na 99% i tak będziemy to musieli robić. Produktem wartym uwagi z oferty Jara będzie Jara Vita Brasitrel Pro. Mamy tam bor, mangan, czyli 2 kluczowe mikroelementy. I coś, co bardzo lubię, Cristalli Photo. Tam jest bardzo dużo żelaza i te 3 mikroelementy, bor, mangan, żelazo są kluczowe w uprawach w cebuli i w uprawach na glebach organicznych. Czasami jest też temat miedzi. Warto na to zwrócić uwagę. A pod kątem, tutaj jest wątek pestycydowy, ditane wyleciał, pękozeb nie jest dostępny. W tych produktach były też spore ilości cynku czy manganu. I wcześniej czasami coś wnosimy, nie zdając sobie sprawy, na przykład z pestycydem cynk czy mangan, i może się okazać, a już na niektórych polach już widzę, że warto też pomyśleć właśnie o cynku, również w uprawie marchwi i cebuli. Dziękuję. To może nie pytanie, a teza postawiona przez Słomka. Siarczan wapnia w celu uzupełnienia wapnia w glebie.
Zgodzi się pan z tym? Że... Jeśli brakuje nam wapnia w glebie, naturalne jest, że szukamy jakiegoś produktu, który zawiera wapń w swoim składzie. Jednym z takich produktów jest oczywiście siarczan wapnia, popularnie zwanym gipsem. No wiemy, co się stanie, jeśli ktoś ma złamanie, jak dodamy troszkę wody, co się dzieje z gipsem. Coś tam się tego wapnia teoretycznie rozpuszcza w gipsie, natomiast tu są dwa aspekty. Jeśli brakuje nam wapnia w glebie, to potrzebujemy produkt naprawdę rozpuszczalny na tu i teraz, czyli będzie to saletra wapniowa. Gips może być ciekawym źródłem siarki, bo widzimy takie rzeczy w rzepakach ozimych czy w zbożach ozimych, ale przy aplikacji jesiennej, czyli ten produkt potrzebuje naprawdę dużo czasu i wody, żeby siarka miała szansę z niego zadziałać. Wapnie z kationem. I najbardziej w roślinie jest potrzebne wtedy, kiedy roślina buduje to, za co my później pieniądze dostaniemy, czyli zgrubienie cebuli czy korzeń marchwi. Jeśli w glebie są jakieś rozpuszczalne formy wapnia, no to w cebuli zostaną one pobrane i pójdą w szczypior, a w marchwi w natkę. I jak zacznie rosnąć to, na czym nam zależy, żeby dobrze przechować, rozpuszczalnych form wapnia, jeśli gips można uznać, moim zdaniem nie można, ale można, każdy może to przetestować. Po prostu zabraknie dla korzenia. I saletra wapniowa, gdyby ją zastosować przed siewem, czy zaraz na początku okresu wzrostu, też nie jest dobrym źródłem wapnia. Po prostu zostanie wypita. Potrzebujemy coś do aplikacji później, bo wapń jest problematycznym pierwiastkiem, podobnie jak bor, z uwagi na to, że jest pobierany z masowym przepływem wody. Jeśli wody będzie zabraknie, a wiemy, że bardzo często nam wody brakuje, tak? No i w tym momencie oprócz wapnia w takiej formie rozpuszczalnej do gleby musi się pojawić woda. Wtedy, kiedy roślina buduje ten plon. No, siarczanem wapnia stosujemy go jesienią. I można, i teraz pytanie numer dwa. Sugeruję sprawdzić atesty na jakikolwiek siarczan wapnia, który mamy, bo jeśli jest to jakiś naturalny pokład, no to może i tak. Natomiast z różnych względów musimy zacząć nawozić siarką. Kiedyś nie było takich problemów. Dlaczego? Ponieważ w kominy wkłada się węglan wapnia, który wyłapuje siarkę i całą tablicę Mendelejewa z komina. I tak powstaje ten siarczan wapnia, który jest najczęściej dostępny do rynku. W rzepaku, w kukurydzy, w zbożu, super sprawa. W warzywach sugerowałbym sprawdzić atest produktu i zastanowić się, czy to na pewno jest dobre wyjście. Proszę państwa, ogromna wiedza, moglibyśmy tutaj jeszcze kontynuować długo. Ja tylko jeszcze jedno, ale proszę o taką zwięzłą odpowiedź. Ukraina. W aspekcie handlu cebulą, w aspekcie produkcji cebuli właśnie w tym kraju, czego możemy oczekiwać w nadchodzących miesiącach? Czy będzie to zainteresowanie z tamtej strony, czy to zatowarowanie Ukrainy jest dość wysokie i to zainteresowanie kupnem w naszym kraju może być mniejsze? Jakie tutaj są prognozy, szacunki? To jest wróżenie z fusów. Nikt tak naprawdę nie wie. Natomiast jeśli za Bogiem się uspokoi, bo przyjdzie taki moment, że... Na pewno nie w najbliższych miesiącach, więc to... Ja miałbym nadzieję, żeby to było szybciej. Myślę, że wszyscy byśmy chcieli mieć taką nadzieję. Wszyscy byśmy chcieli. Patrząc realistycznie. Rolnictwo ukraińskie nie spełnia zasad unijnych. I teraz pytanie brzmi, czy produkt nie... W Polsce musimy spełniać wiele rzeczy. Ukraina przy produkcji ma inne normy, tak? Czy Rosja, a takie produkty są importowane do Polski. I to jest kwestia, czy ktoś pozwoli, żeby taki produkt był importowany do Polski. Natomiast jeśli tam się uspokoi, to z wszystkich branż rolnictwo będzie pierwszą branżą, które zostanie odbudowane. Po pierwsze, bo to jest stosunkowo proste do odbudowania,
a po drugie ze wszystkich branż jest to najtańsze w odbudowie. Więc... Dziękuję bardzo. To jeszcze ostatnie pytanie, krótko. Intensywność tego zapachu pieniędzy w 2024 roku większa w cebuli czy w marfi? Na pewno... Krótko. Marchew, cebula. Ja odpowiem... Marchew, cebula. Wydaje mi się, że w świeżym rynku, w pierwszym półroczu, to po pierwsze. I jedno i drugie to jest zapach. Nie ma jedno, drugie. Jest pytanie, marchew czy cebula? Miesiąc temu powiedziałbym, że cebula. Teraz po tym, co się stało ostatnio, marchew. Wiele marchew nie zostało zebranych. Dziękuję bardzo za przygotowanie, za to wnikliwe przedstawienie, także tę analizę rynku. Dziękuję. Proszę Państwa, kontynuując jeszcze ten wątek nawozowy, ja chciałbym jeszcze... Ostatni konkurs. Dziękuję. Proszę Państwa, kontynuując wątek nawozowy i troszeczkę podsumowując webinar, obiecałem Państwu trzy quizy. I teraz czas na ten właśnie trzeci. Wcześniej mieliśmy prośbę o podanie masy nasion cebuli, następnie masy nasion marchwi. A teraz zaplonuj nawożenie z jara i prośba o odpowiedzi na dwa konkretne pytania. Prosiłem Państwa o wnikliwą uwagę na samym początku i myślę, że Państwo byli uważni, a ponadto bardzo licznie dotrwali do końca naszego webinaru, więc to jest bardzo, bardzo miłe. Proszę Państwa, pierwsze pytanie. Jaką maksymalną zawartość kadmu w miligramach na kilogram świeżej masy może zawierać cebula? To jest pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa. Podaj dwa produkty rekomendowane przez jara, których uwzględnienie w programie nawożenia pozwala ograniczyć akumulację kadmu w roślinach. Tam była taka, przypominam sobie, taki fajny slajd z dwoma produktami. Na pewno już Państwo widzą go przed swoimi oczyma. Także bardzo proszę o udzielenie tych odpowiedzi także na adres mailowy redakcja@ewarzywnictwo.pl dla dwóch osób, które poprawnie udzielą odpowiedzi jako pierwsze. Są przygotowane upominki w postaci pakietu nawozów dolistnych firmy Jara. Także tu naprawdę warto. Myślę, że wszystkie nagrody, które dzisiaj organizatorzy przygotowali, są naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowe i warto o nie walczyć. Jeszcze raz powtórzę te pytania. Pierwsze pytanie. Jaką maksymalną zawartość w kadmu w miligramach na kilogram świeżej masy może zawierać cebula? Drugie pytanie. Podaj dwa produkty rekomendowane przez Jara, których uwzględnienie w programie nawożenia pozwala ograniczyć akumulację kadmu w roślinach. Proszę Państwa, to by było na tyle, jeżeli mówimy o dzisiejszym webinarze. Ja zapowiem, że niebawem będzie kolejny. Natomiast... No, chciałbym podkreślić to, że dzisiaj było tutaj bardzo dużo ciekawych informacji, że cały czas idziemy do przodu. Dzisiaj zapewne Państwo słyszeli, że słowami roku 2023 została sztuczna inteligencja. To pokazuje, w jakim kierunku idziemy, jak szybko się zmienia nasze otoczenie. I także w naszej branży jest bardzo dużo zmian. Widzieli Państwo te portfolia, czy to odmianowe, czy zalecenia względem stosowania ochrony roślin, nawożenia. One ulegają zmianom, bo wszystko wokół nas się bardzo zmienia intensywnie, szybko. Stąd niezmiernie mnie cieszy dzisiejsza frekwencja. Stąd bardzo miłe to, że Państwo właśnie tej wiedzy szukają jej właśnie na portalu e-Warzywnictwo. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować organizatorom, którzy firmie Bayer, firmie Jara, którzy zdecydowali się na to, żeby wspólnie z nami, z portalem e-Warzywnictwo, ten dzisiejszy webinar przygotować. Bardzo dziękuję również obsłudze technicznej. Państwo tego nie widzą, ale to tutaj ich ciężka praca. Cztery osoby bezpośrednio w studiu, jedna osoba jeszcze na zewnątrz, które tutaj to wszystko technicznie zbierają i dzięki nim, no myślę, bardzo dobra ta transmisja i Państwo mogą to obejrzeć w dobrej jakości. Także
Bardzo wam tam dziękuję z tyłu. Wszystkim państwu jeszcze raz życzę udanego 2024 roku. Oby na co dzień spotykali się państwo tylko z pozytywnymi sytuacjami. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.